7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry w ten uroczy piątkowy poranek. Witam Państwa. Dzień dobry. Monika Goździalska, długo wyczekiwana. Tak, ja byłam. Oraz moja skromna osoba. Tak, Tedo, oczywiście. O 7.00. Jest cudowna godzina, 7.00, weekend się zaczyna, piątek, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie Witamy ma tak, wszystkich. Zacząć piątek w ekstremalnie. Ja chciałabym zacząć w ogóle piątek. Pozdrawiam X-kom serdecznie. Ja od rana Zaczęło się. Nie, ja poszukuję mojej hulajnogi. Wiem, że ma dzisiaj przyjechać, tylko nie wiem, gdzie jest. Także drogi X-komie. Czyli ona ma przyjechać? Tak, ona ma przyjechać. Oni jej nie przywieźli, dlatego że bali się, że na przykład ktoś sobie pojeździ, wiesz, moją nówką hulajnogą. Ja tu dzisiaj miałam do studia tą hulajnogą wjechać, ale jej niestety jeszcze nie ma, także X-kom drogi. Szansa, że... Mam tutaj też lokowanie twoje, ja przeczytam później to lokowanie, tylko mam nadzieję, że do końca programu moja hulajnoga wielka, silny, silnik wielki i w ogóle wielka, dojedzie. Silna hulajnoga. Dojedzie, bo ja potem zamierzam po wzgórzach Hiszpanii jeździć. Jak ty będziesz samolotem z nią leciała potem? Nie, Bartek powiedział, że zamówi kuriera. A. Tak, i pojedzie do Hiszpanii, także będę jeździła po bułki do sklepu. A nie proponował ci powrotu na hulajnodze? Jakiś taki challenge, wiesz? No. Był tutaj ostatni gościu, co Afrykę przejechał hulajnogą. Nie, ja aż taka ekstremalna to nie jestem, ale chciałabym dostać swoją hulajnogę. A jeździłaś kiedyś hulajnogą elektryczną? Jeździłam, bałam się. To jest niebezpieczne. No, bałam się, naprawdę, jeździłam tak, hulajnogą. Jak taką mocną dostaniesz, lepszą, taką dostaniesz. No ja to mam taką mocną dostać. To musisz mieć kask, ochraniacze, te wszystkie rzeczy. Ja się cała zafoliuję w ogóle, taka wiesz... A skąd ty weźmiesz różowy kask? No właśnie, może coś widzowie napiszą... A czy przytroczysz sobie jednorożca? Przytroczę sobie takiego jednorożca, będę jeździła. Założę fanka TD na koszulce. Kanał Zero. Nie, no i on koniec, the move. Koniec tygodnia, piątek, ty koncerty. Dzisiaj... Ja koncerty. Dzisiaj jestem w Lublinie. Jutro jestem w Katowicach. Koncert Elimination Nation. Polecam i zachęcam. Ale nie mówimy tu o mnie, o moich prywatnych. Ale poczekaj, chciałam zapytać, co będziesz robił. No jak to nie prywata, to zawodowo. Ja będę grał rap po prostu. A masz ładną koszulkę. Znaczy ten sweterek, przepraszam. Blazerek, tak zwany. Taki blazerek, no. Dzięki, no tani nie wyznaczasz trendy. Co? Wyznaczasz trendy. To wiesz. Ten wiesz, czym mi się kojarzy? No. Na bluzach jest Gucci. No to widzisz, to są tygrysy Ralfa, a jednak Gucci. No. No, takie bardzo podobne. Także moi drodzy, witamy was jeszcze raz o godzinie 7. Już teraz mamy 7. Kiedy przyleciałaś do ojczyzny naszej Przyleciałam Polski? Wczoraj o godzinie 23. Jaki to był lot, Monika? To był cudowny lot, jak zwykle cudowny. Czy miałeś jakichś wspaniałych pasażerów na pokładzie? Miałam, pokazywałam ci. Wracało towarzystwo zmęczone po prostu... hiszpańskich świętach. Tak, po hiszpańsko-polskich świętach. Podtrzymywani pod rękę. Widziałem ostatnio artykuł, że Polacy wykupują mieszkania i domy w Hiszpanii. Bardzo. Więc zakładam, że po prostu coraz więcej polskich świąt w Hiszpanii. No, ale bardzo dużo Polaków przyjeżdża na święta do Hiszpanii, bo jest, najlepsze jest to, że pewnie zakładali, że będzie ciepło, a nasze święta Wielkiej Nocy w Hiszpanii w tym roku były po prostu płaczliwe, czyli padał deszcz i to naprawdę strasznie. Naprawdę? Ale bardzo dobrze, bo my... To bardzo dobrze, mamy... u nas było ładnie. Na ale dobrze, nie dlatego, mamy suszę. W Hiszpanii mamy suszę. A my w Polsce mamy biedę. No, ale mamy suszę, więc dobrze padało w porze deszczowej w zeszłym roku, czyli listopad, grudzień. Nie było deszczu, więc fajnie, że padało, ale nie o tym mówię, bo chodzi o to, że po prostu Polacy, którzy przyjechali na święta, myśleli, że się wygrzeją, to się mogli ewentualnie pod prysznicem wygrzeć, bo nie było innej opcji. Także tak, ale odpoczęłam 8 dni. Słuchaj, ciężko było dzisiaj wstać o 4:00. Tak? Bardzo było ciężko. Znowu o 4:00 wstać? No. No muszę wstać, wiesz, porozmawiać sama ze sobą, wiesz, zmierzyć się, pępek wciągnąć. I ja czym rozmawiałeś sama ze sobą? A tak myślę, zajebista jesteś, wiesz. No to fajnie się na ciebie patrzy. To trzeba samemu sobie mówić, bo nikt inny ci tego nie powie. No nie, nie. To by akurat powie. Jak jestem sama, to wiesz, to sobie muszę sama mówić. To można sobie szczerze powiedzieć po prostu pewne rzeczy.
Tak. Także zaczynamy. A jakie plany masz na weekend? Więc dzisiaj jedziemy na urodziny. Też ty nie jedziesz, jedziemy na urodziny do Weroniki, bo dzisiaj Weronika wyprawia. Z małolatami będziesz się próbowała. Tak, będziemy tam wyginam, śmiało ciało. Nie, na chwilę złożę życzenia oczywiście. No i co? No i odpoczynek. No. Jakiś tam, idę na jakiś masaż, coś tam zrobię, czas kręgi nastawić, starość, nie radość, wiecie, co się nie dopoje, to się to wygląda. I w niedzielę oczywiście co robimy? No, w niedzielę mam naszą super nowatorską. Ja już tak tęsknię, cały tydzień jeden nie było. Naprawdę. Tęsknisz do tych telefonów. Tęsknię do tych telefonów, do naszego śmiechu i w ogóle. A widziałam na Instagramie... Poczekaj, którym ty robisz? Nie, to... Ja robię newskulowo, tak. Newskulowo, dobra. O tak, serduszka wam wysyłamy. To Gen Z tak robi. Tak? Generacja Z. No, no tak wtedy robi. W każdym razie podobał mi się wtedy noweli, jak był stawka z naszego programu. Weźcie ją stąd! Tak? A to no? W Zajawce jest? Mhm. A to będzie leciało tu? W niedzielę jest wtedy nowela o Kanale Zero. Naprawdę? Tak, mogę przyspoilerować. Proszę, przyspoileruj. Że jest taka akcja, zupełnie nieświadomie się wydarzyło, kiedy odzwaniałem do Krzyśka, jak wysłał mi SMS-a, że chciałby się ze mną spotkać, porozmawiać. W zeszłym roku też było. Zanim nawiązaliśmy naszą wspaniałą współpracę. To odzwaniałem do niego w studiu i Strojak, z którym robię tę telenowelę, nagrał to, jak z nim rozmawiam. Mam tak zwany akt zaproszenia do Kanału Zero udwieczniony, więc i inne rzeczy, o których nie będę mówił. Nie spoileruję, polecam. Czyli niedziela. Oglądamy. W samo południe. O 12. Słuchaj, jeżeli ktoś przejdzie przez tę nowelę w południe, to już przejście przez 022 będzie dla niego jak spacerek po parku. Nie, ja czekam na 12, a potem 22 widzimy się. Także pozdrawiamy wszystkich jeszcze oczywiście, którzy teraz leżą w łóżkach, tych, co jadą do pracy, okay. Tych, co stoją w korkach, bo już zaczęły warszawskie korki. A czy ty gotowałaś polskie potrawy na hiszpańskich produktach? Tak, zrobiłam karkówkę, zrobiłam... Karkówka, typowo wielkanocna potrawa. Znaczy typowo wielkanocny nie, dlatego że ciężko jest uzyskać te produkty jak śledzia, czy tam jakieś inne rzeczy. No, w Hiszpanii śledzi nie ma? No nie, no. Ale jajka to mają. Jajka mają. Jajeczka była karkówka pieczona. Żur? Schabik pieczony, był żurek. Teściowa zrobiła żurek. Żurek z chorizo. Przemyciła białą kiełbasę z Polski. Co ty mówisz? Zamrożoną w walizce. Ale tak, no więc to było... Ale szmuglerka. Nie mieliśmy sałatki jarzynowej, bo nie było czasu na nie, żeby ją zrobić. Bo postanowiliśmy po prostu sobie zwiedzać, pójść zobaczyć te nasze procesje, bo wiesz, że Hiszpania słynie z procesji, które są piękne. Niektórzy mówią, że to takie trochę średnie, bo ci ludzie mają takie wielkie kaptury na głowach pozakładane. Jak KKK? No, ale tradycja jest bardzo piękna. Wielu ludzi ogląda tą procesję i to są naprawdę piękne przedsięwzięcia. A ganianki z jakiejś z bykami nie było? Nie, na szczęście. Takich rzeczy tam nie robiło? Nie. Na szczęście wszystkie już takie sprawy są chyba zabronione z tego, co wiem, bo już Nie wiem, ja się, wiesz, Hiszpania, no mam nadzieję. Hiszpania to dla mnie odległy kraj. Mi się marzy święto, wiesz, jak jest w Hiszpanii, się pomidorami rzucają. O, czy jest takie coś. Jest, ja bym chciała tak, żeby ktoś moim pomidorem rzucił. Zapraszam. Słuchaj, Moniko, myślę, że jest to do załatwienia. Każdy ma jakieś marzenia, małe, większe, ale duże. Ale poszłam na taką imprezę, nie poszedłbyś na taką imprezę, żeby nas rzucać. Na pomidorowe party? A w tym poszedł zobaczyć akt obrzucania ciebie pomidorami. Fajnie, co? Ja mam w sobie taką, wiesz, smykałkę do rywalizacji, żebyś mnie rzucił, to ja bym całą skrzynią rzucała. Tęskniłem, Monika, tęskniłem, no i proszę bardzo, doczekałem się. Dobrze, zaczniemy teraz od wydarzeń w Polsce. Wydarzenie krajowe. Wiecie. Przygotowałaś coś specjalnego? Tak, oczywiście. Sprawdziłaś, co się działo? Oczywiście, ja jestem... Poproszę o planszę, Moniko, zaczynasz. Dobrze. Wydarzenia z kraju. Bartłomiej Sienkiewicz był inwigilowany, a zapłacił za to Orlen. Nielegalne papierosy za 500 000 ukryte w pudełkach od pizzy zatrzymano 2 osoby. Około 200 tysięcy osób skorzystało już z nowej kładki pieszo-rowerowej w Warszawie. Ambasador Izraela został wezwany do MSZ. Już te papierosy to widzę, że z 1,5 miliona już się pół zrobiło, bo tutaj 1,5 miliona jest napisane. Naprawdę? Gdzieś jest błąd. I teraz pytanie, czy błąd jest tu, czy tam? Nie, no generalnie no, zacznijmy od Bartłomieja. Dobrze, ale zanim przejdziemy do jarania... Pan Bartłomiej. Bartłomiej Sienkiewicz. Wiesz w ogóle, co to za postać? Minister kultury. Tak. To jest ten pan, który wchodził metodą narympał z grupą Wejście, przejmował TVP. Tak. Czym zatrwożył i rozwścieczył ludzi, a potem tam musiałeś stać i wysłuchiwać, pan cię popychał. Tak.
Ten pan jest jego, nie lubię tego pana. Potem sugerowali mu, że w Sejmie było walone w nosa. Naprawdę? Tak. Może z gaśnicy z Braunem? Nie wiem, to będziemy mówić, o tym będziemy rozmawiać, mówiąc pewno o ambasadorze Izraela. Ale na razie to. Tak. Borys Budka, który jest ministrem aktywów państwowych. Tak. To stanowisko wcześniej piastował Jacek Sasin. To jest ten pan, który raczył zniknąć parę baniek. Tak. Znaczy, nie to, że on sobie do kieszeni... Wyparowało po prostu. Poszło. Sobie źle zainwestował. No. Tak. No wiesz, no inwestycje... Chwilę ulotne jak ulotka. Tak. No i pan Borys Budka w TVN24 oświadczył, że ma dokumenty, ma kwity. I nie są to screeny i nagrania rozmów jak u youtuberów, tylko realne papiery na to, że Orlen, Daniel Obajtek i Orlen miał płacić za analizę jakiejś amerykańskiej firmy, która analizowała i po prostu inwigilowała Bartłomieja Sienkiewicza, co oczywiście jest... No i w trakcie wyborów przede wszystkim. Oczywiście zakładam w ciemno, że druga strona mówi, nic takiego nie było. Jaka inwigilacja, wszystko ten... No ale dobra, ale teraz przykładowo, jeżeli rzeczywiście tak jest, bo jest jasne, że w kampanii wyborczej tego typu działania są naruszeniem prawa, no to teraz powiedz mi, jeżeli takie coś wypłynie, co będzie? Nic, jak zwykle, coś się tam wydarzy, ktoś na kogoś pokrzyczy i czy będą z tego jakieś konsekwencje? Słuchaj, tego nie wiem, ale są takie znaki na niebie i ziemi, że coś zmierza w kierunku konsekwencji, wiesz. Panowie się denerwują, wjazdy na chatę są robione. Komisje ja to widziałam. Udolnie czy nieudolnie działają, ale tutaj się wydarza, ciebie nie było. Ale ja to widziałam. Ciebie nie było, to pan Ziobro przyleciał do Polski za granicy. Widziałam podobno i pisali też również, że 7 miesięcy nikt nie leży w szpitalu z jego chorobą. Słuchaj, nie wiem, nie będę się wypowiadał na temat jego zdrowia. Tutaj zdania są podzielone. Hmm? Są też tacy, którzy twierdzą, że tyle zwlekał z pojawieniem się publicznie, żeby dojść do takiego stanu fizycznego, żeby wzbudzał cierpienie. Aha. Znaczy, wiesz, litość. Litość. No tak zwana metoda na litość. Widziałam jego wystąpienie, miałam tą ową przyjemność zobaczyć to wystąpienie, że nielegalnie mu weszli, bo nikt mu nie powiedział, że w ogóle coś takiego ma mieć miejsce. A potem się okazało, że ma drugi dom, to już nie wiedzieliśmy. Tak. No ale wiesz, to co miałaby na przykład, nie wiem, CBA czy CBS mieliby dzwonić. Przepraszam, panie Ziobro, ale przyjdziemy dzisiaj do pana. Będzie pan? Właśnie problem jakby mieli polega, tak do gangsterów też wyzwania. Problem, Moniko, polega na tym, znaczy to nie jest problem, ale dla kogoś to jest problem, że panowie z dawnej ekipy rządzącej byli zatrwożeni faktem, że nikt ich nie poinformował w sposób nieoficjalny o planowanych odwiedzinach, a pozostawili wielu swoich funkcjonariuszy i osób zależnych w różnego rodzaju służbach, na różnych stanowiskach. Ale akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była na tyle utrzymana w tajemnicy i do ostatniej chwili nie informowano funkcjonariuszy o celu akcji, że nie było żadnego wycieku i panowie byli zaskoczeni. I to zaskoczenie sprawiło, że naprawdę byli zaskoczeni zaskoczeniem. No, jak to tak możliwe? A ja się cieszę, że potrafili zaskoczyć. W końcu słuchaj, sami zaskakiwali, to i zaskoczeni będą. No. Słuchaj, no nie wszystko jest. No, ale i tak mnie najbardziej rozbawia to nielegalne papierosy zapomnione, ukryte w pudełkach do pizzy i kojarzy mi się fakt. Dodajmy tylko jeszcze na koniec, że pan Obajtek na urlopie jest. Tak. I jakoś podobno nie wybiera się nawet dywanik do prezesa, więc... No dobra, ale przejdźmy do tych papierosów. Słuchaj, pamiętasz jak w bananach była kokaina? Przepraszam? Gdzieś była w bananach kokaina w sklepie. Bananach. Tak, w bananach w tych sklepach. W sklepach stokrotka. Tak. To jest niesamowite. Przyszedł sobie kupić banana i wyszedł z kilogramem bananów. W Lidlu też kiedyś była. No. A to widzisz. Tym się skrzynki, a tutaj można byłoby zamówić pizzę i dostać trochę szlugów. Stołeczni policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali dwóch mieszkańców Warszawy i zabezpieczyli krajankę tytoniową oraz ponad milion sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie ich do obrotów naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające 1,4 miliona złotych. No okay, to jest jakaś w ogóle dziwny przelicznik, no bo jest milion sztuk papierosów, tak, a straty sięgające 1,4 miliona, czyli złoty 40 kosztował jeden papieros, czy mi się wydaje. No tak. Dobrze. Podejrzane, coś tu się komuś... Poczekaj, ja to sprawdzę. Się coś komuś mogło pomylić. No? A to z samego tytułu VAT, więc nie wiem. No
Cały czas jednak ten nielegalny przemysł tytoniowy gdzieś tam funkcjonuje. Wydaje mi się, że to nie jest takie hop-siup, sobie zrobić fabrykę papierosów. Wiesz, to nie jest, że siedzi tam kobiecina i skręca. I się skręca. Tylko to są maszyny, to jest ta krajanka właśnie. Ostatnio oglądałam Martynę Wojciechowskiej program, w którym właśnie odwiedziła... nielegalną fabrykę papierosów. Nie, jak dzieci kręcą te papierosy, wiesz, że będą dzieci są najlepszymi... Kręcaczami papierosów? Dokładnie, bo mają małe rączki. Gdzie one to kręcą? I to są straszne w Azji, wiesz, i to jest, to jest straszne, powiem ci, te dzieciaki przy tych papierosach. Kręcą i wiesz, musi być każdy swój rozmiar i w ogóle, także... No nieważne, w każdym razie no, prawda jest taka, że no, nie wolno żyć poza prawem, tak? Nie kręci się papierosów, no ale interes kwitnie. Myślę, że to jest wpad jeden, a 15 jeszcze sprzedało tiry z tymi papierosami, także tak to się odbywa. Swoją drogą ta cena rosnąca papierosów wydaje się zależeć bardziej od tej akcyzy niż tych papierosów. Oczywiście. Ktoś na tym zarabia. No byłeś skoro są takie pieniądze, no to wiesz. Byłeś na kładce w Warszawie? Na czym? Na kładce w Warszawie, ja jeszcze nie byłam. Pójdę, no. Sprawdzę, jak na tej kładce. To najgorszy moment wybierasz. Ja powiem ci, że wpadłem na ten pomysł, bo kładkę otwarto nieoficjalnie chyba w czwartek zeszły. Mhm. W piątek już oficjalnie otwarto. W sobotę, jak mówią, jak podają media, 200 tysięcy osób, czyli co dziesiąty warszawiak statystycznie udał się na przejście kładką i powiem ci tak, że sobota, piękny dzień, słoneczny, taki pierwsze uderzenie wiosny. I kolejka na moście. Nie no, tragedia. Ja jechałem rowerem, chciałem przejechać na drugą stronę, wiadomo. Hulajnogę moją wiozą, słyszysz na kółkach? Słyszę, to no. Kawał hulajnogi. I patrzę z daleka, mówię, co oni, jakieś próby obciążeniowe robią? Ludzi nawalono na tej kładce. No w życiu tyle ludzi nie widziałem nad Wisłą w jednym momencie, co na tej kładce. No i teraz jak będzie ciepło w weekend też będą. Jedno jest pewne, że wytrzymała to obciążenie, ale o przejechaniu przez to nie było mowy, bardziej przeciskanie się, więc nie podjąłem próby przeprawy na drugą stronę, więc nie postawiłem swojej arcystopy na arcykładce. Jak dostarczą mi hulajnogę dzisiaj, to pojadę w niedzielę na kładkę, sfotografuję się. Słuchaj, jak ty dostaniesz hulajnogę i pojedziesz tam, to ludzie rozstąpią się jak Morze Czerwone. Tak, jak Mojżesz rozstąpił. Tak, no, jak rzucimy hasło, że Monika Goździalska jedzie. Jadę? Ja tylko chcę dostać się po prostu. Znaczy nie będę upominała, po prostu chcę swoje od Giskomu. No w każdym razie, słuchaj, jest to nowy obiekt. Tak. Ważne jest oznaczenie się pewno na tej kładce. Pewnie tak. Nie wiem, niedługo zaczną czepiać tam kłódki. Love you chyba forever. Nie wiem, czy tam jest miejsce takie na kłódki. Słuchaj, wymyślą. Polak potrafi. Ale widziałem już jakieś takie publikacje internetowe o niedoskonałościach tej kładki. Tutaj, że śrubka ulata, tak? Tu jakaś niedoróbka. Już tam Trzaskowskiego, jakby on to budował własnymi ręcami. Ale słuchaj, no most wspiera się na 7 podporach z żelbetu. Ale chciałbym tylko zaznaczyć, że to jest bardzo, bardzo ciekawa historia, że takie otwarcie zupełnie przypadkowo 2 tygodnie przed wyborami. To jest... Żeby to łatwiej było historię, do tych konfesjonałów biegać, to mi przypomniało historię świateł u mnie na skrzyżowaniu pod domem, które też przed wyborami samorządowymi uruchomiono, tak parę dni, poprzednimi chyba, albo jeszcze tymi wstecz. I ostatnio widziałem spot wyborczy pani, która sprawiła, że te światła tam są. Naprawdę? Tak, i nawet na tym skrzyżowaniu jest, no nie pamiątkowa tablica, tylko po prostu jej plakat wyborczy na aktualne wybory. Na wybory w niedzielę? Oczywiście, jestem obywatelem i z Katowic będę jechał, żeby tylko zdążyć na 0,22 i na głosowanie. Aha. Nie, to ważna rzecz, nawet wybory lokalne są ważne, ponieważ jak się głos nie odda, to ktoś inny ten głos w jakiś sposób może, w sensie mój nieoddany głos to jest no de facto tak. Głos oddany na innego kandydata. A no tego tak. Bym nie chciał. Nie, rozumiem. Chociaż jeszcze do końca swojego kandydata nie mam. Ja w ogóle nie mam. Ja poczekam, aż Krzysztof będzie na prezydenta. Trudno, żebyś ty głosowała w wyborach lokalnych, żyjąc w Hiszpanii. Nie, no ja nie głosuję, bo ja nie wiem, na kogo mam głosować. Ja ci mogę powiedzieć, na kogo nie głosować. No o tak, to po programie mi powiesz. Znaczy ja się spodziewam, na kogo nie będę mówił tego teraz, ale no. Są takie osoby, na które myślę, że nie ma co głosować, bo tu po co marnować czas, energię i w ogóle siebie marnować. W każdym razie, kładka jest. Stoi przed tobą otworem. Czekam. Ja pojadę w niedzielę, znaczy... Wydaje mi się tylko, znaczy... Widzisz, bo ta kładka, ona jest taka atrakcyjna wizualnie, ale jak się zastanowić, to ona
jest w takim miejscu, że w lewo jest paręset metrów most i w prawo jest paręset metrów most. Nie wiem, jakby nie do końca skumałem zasadność tej pory. Akurat... Ja zobaczę ocenie, porozmawiamy w 22, co ja myślę o tym moście. Ale można taki, robić taki kwadrat, że przechodzisz na stronę praską, idziesz w prawo do mostu Syreny, z mostu i Syreny w prawo po centrum Kuba i takim kwadratem sobie chodzisz. Ja w ogóle nie jestem fanką spacerów, wiesz? Ja nie lubię chodzić. Nie lubisz? Nie. Jakoś, ja bardzo lubię. Ja lubię iść na siłownię, pobiegać, poćwiczyć i w ogóle, ale jeżeli chodzi o spacery, to najchętniej bym samochodem do sklepu wjechała. Nie. No nie lubię chodzić, naprawdę. Dlatego to jest składka piesza. No. No, no dlatego ja pojadę na hulajnodze. Skąd czas płynie, a hulajnogi nie ma. Ja po prostu, 9:30 kończymy program. Nie wiecie, co znaczy wkurzona Monika Goździalska, tak. Bez hulajnogi. Ja ją widzę teraz bez hulajnogi i nie chciałbym tego widzieć później. Także czekam. Wiecie dokładnie, gdzie studio Kanału Zero. Może zanim tutaj jeszcze, włączę lokowanie. Może oni jeszcze ją tam upgrade'ują. Tak, oni ją podkręcają do 80 na godzinę. Ja tam czuję, że prezes X.com'u pozdrawiam serdecznie. Kręcisz mi tam śrubki. Prezes. Prezes X.com'u pozdrawiam serdecznie. Tak, ja nie wiem, czy prezes, na pewno prezes albo prezeska, pozdrawiam serdecznie, dokręćcie, 80 może być. Kierowco, pamiętaj, 60 na godzinę. Co ty tu robisz? Lasu pilnuje. Nie bałabyś się tak 80 na godzinę na hulajnodze jechać? Bałabym się, ale lubię wiedzieć, że mam moc, rozumiesz, możliwość wyprzedzenia. No. No tak, osiem, było w takim, osiem dych pochodników, do każdego wyprzedzisz. Co pani to robi? Lasu pilnuje, kierowca, pamiętaj, 60 na godzinę. No dobra, no i ostatnia rzecz z wydarzeń lokalnych, ale jednak nie taka krajowa, to jest sprawa, Izrael. To jest sprawa międzynarodowej wagi. Ambasador Izraela został wezwany do MSZ dzisiaj na 10:00, czyli pół godziny po naszej audycji. Czyli jeżeli dostaniesz hulajnogę, to możesz pojechać pod MSZ i zobaczyć go, pozdrowić osobiście. Jeżeli nie widziałaś programu z Mazurkiem, widziałaś? Nie. Ja też całego nie przebrnąłem, widziałem muszę fragmenty. Muszę zobaczyć. A widziałem na pewno... komentarz Mazurka i Stanowskiego. Ja widziałam komentarz pana prezydenta. Pan prezydent Andrzej też komentował? Tak. No generalnie chodzi o to, że skracając to do minimum, prezydent, ten ambasador Izraela w żaden sposób nie chciał powiedzieć... Co się stało? Przeprosić. No, ja ci powiem tak szczerze, jako człowiek, jako obywatel. A dodajmy, że nasz rodzaj zginął w konwoju. Jak zobaczyłam te zdjęcie tego polskiego paszportu, dziwnie, naprawdę dziwnie, zwłaszcza, że to była akcja humanitarna. I mam wrażenie, tak jak mówię, no, nie chcę tutaj wzburzać wody, ale w szklance, ale chodzi o to, że jak tak, to wszyscy pomagamy, prawda? I Izrael. Palestyna gdzieś na samym końcu. Ale kiedy ginie rodak, nagle otwieramy oczy i zaczynamy wszyscy o tym mówić w innej narracji. Znaczy, to jest przerażające, że takie sytuacje mają miejsce. Ja rozumiem. Nasz kolega redakcyjny jest teraz, poleciał do Izraela. Pozdrawiamy w ogóle. Robić materiał? Tak. O, podobno 8 dni, może trochę dłużej. Ja dzisiaj się dowiedziałam, także powiem, że trochę się tak zszokowałam. Brawo. W każdym razie wiadomo... W odpowiedzi można było posłuchać o Grzegorzu Braunie. Tak. Ale prezydent, słuchałam jego wypowiedzi na temat właśnie tego naszego pana z Izraela. Naszego pana z Izraela. Tak, ambasadora, że bardzo długo Polska nie chciała, żeby był wysłannik Izraela jakby w Polsce. I oni długo się zastanawiali nad tym, jako Polacy wyrazili zgodę. Dzisiaj. Gdzieś tam tak. Takie Andrzej Duda takie rzeczy tak. Mówił? Puszczę ci na gazecie, gazeta.pl. A, to jest niewiarygodne źródło. Tak? Nie, żartuję. No, tak, to akurat mi się włączyło, jak jechałam taksówką. I taką narrację, nawet ludzie przyjęli jego narrację, że bardzo mądrze mówi, tak? Że rzadko mu się to zdarza. Tam niektórzy pisali, ale tutaj w tym przypadku jako prezydent stanął na wysokości zadania. Znaczy, generalnie uważam, że no wiadomo, wojna jest, to jest straszne. Ale pomoc humanitarna podczas takich sytuacji musi być. No i atakowanie ludzi za to, że chcą pomagać i zabijanie, no to... Wiesz, no to kwestia tego, czy można przypadkowo trafić rakietów w konwój humanitarny. No na pewno, no to takie, na wiesz, pewno, no... tak. Przypadkiem.
Nie ma... Grzegorz Braun przypadkiem gaśnicy nie wziął, ale... No ale na przykład komendant otworzył granatnik, który miał być głośnikiem. No dobra, no, to już jest, wiesz, inna historia. No tak, znaczy nie sądzę, że przypadkiem, po prostu chciał się pobawić Adama Smutowego. Niechęć do wyjaśnienia sprawy przez jakąś niezależne struktury, a nie, że wiesz, no to my wyjaśnimy, bo i tak już wiemy, co się stało, to jest takie... Znaczy ogólnie przeraża mnie to, zwłaszcza, że jestem na bieżąco ze strony palestyńskiej, obserwuję takiego reportera, który pokazuje to tak z tej prawdziwej strony, prawda? I powiem szczerze, że nie mogę patrzeć, momentami to przerzucam, bo jak patrzę na te dzieci, najbardziej w moim sercu są te dzieci. A więc właśnie. I to jest chyba dla mnie najgorsze, te dzieci i ta taka bezradność. To jest Myślę, że największym ciosem teraz dla Izraela byłoby po prostu wycofanie ich z konkursu Eurowizji. Żartuję. Dobrze. Ale może coś by to dało. Dobra, przejdźmy do świata, a tam jest kradzież złotego kibla. Nie, czujesz to? Powiem ci, Monika, że skaczesz po tematach. No bo tutaj już się skończył nasz temat i mamy brytyjskie media... Poczekaj, spokojnie, wyhamuj. Hold your horses. Dobrze. Plansza najpierw. Plansza. O, wydarzenia ze świata. O, i teraz sobie czytasz, pyk. Oskarżony o kradzież złotego kibla w końcu przyznał się do winy. Duńczycy aktywowali wyrzutnie rakiet, nie mogli jej wyłączyć. Francuzi ostrzegają przed Odrą 8 razy więcej przypadków. A Niemcy narzekają na CPK. To wypowiedzenie wojny niemieckiemu biznesowi, który i tak ma ciężko. Tak. Ale i... ten biznes niemiecki to ma ciężko, Boże. Tragedia. Widziałeś ten złoty kibelek? Nie. Opowiadaj mi o złotym kiblu. No słuchaj, więc generalnie brytyjskie media informują o przełomie w sprawie kradzieży rzeźby Maurizio Cattalena, przedstawiającej złoty sedes. Warte prawie 5 milionów funtów dzieło sztuki zniknęło z brytyjskiego pałacu w 2019 roku. Teraz do kradzieży przyznał się jeden z oskarżonych, 39-latek, który odsiaduje już wyrok za inne przestępstwa. Dwie rzeczy mnie interesują. 18-kratowe złoto. Po pierwsze, po co się robi złoty kibel? Ten kibel nazywał się Ameryka. 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 A, czyli to jest tak. Taka hiperbola tak. Ameryki. Tak, dokładnie. Jednak bogactwo, ale kibel. Tak, bogactwo, ale kibel. Teraz pomyśl sobie wynieść ten kibel 18-karatowego złota. W ogóle, jak to jest bardzo zaawansowana sztuka użytkowa, że on był podłączony do sieci kanalizacyjnej, czyli... Można zaryzykować stwierdzenie, że był to używany kibel. Tak? Ale wiesz co, no to, ale tak... Ale z każdym czyszczeniem tą szczotką trochę złota ubywało. Nie można, tylko tam siku można było robić. Myślisz, że było zarysowane? Ale weź wynieś... Można, ale tylko jedynka. Tak, ale weź teraz wynieś sedes. Słuchaj, nie wiem, czy firma Gold Saver miała coś z tym wspólnego. A może miała. Czy było to złoto inwestycyjne, czy po prostu był to kibel inwestycyjny, ale musieli gościa dobrze przycisnąć, że on się nagle przyznał do kradzieży. No. No i ja się pytam, gdzie jest ten kibel? Nie ma. Kibla w ogóle nie ma, tak? Pozostaje się nie przyznać do winy. Ten się jeden wysypał, poszedł na 60. Kibel mu przybili. Ale słuchaj, ale wyobraź sobie, taki kibel, złoto jest w miarę miękkie. Chciałabyś taki kibel mieć złoty? Nie, no znaczy chciałabym mieć. Chociaż raz chcę usiąść na taki. Nie, nie, tak no może raz tam siknąć. Ale wiesz, to ty idzie. Raz siknąć, nie chciałbyś tak siknąć? Ja tam nawet tak. Nie, tylko sikać tam można by było. Oczywiście, że bym chciał. Ale tam się, wiesz, spłukuje szampanem Dom Pérignon. Po tysiaku za butelkę. Nie lubię tam alkoholi, ale chcę ci powiedzieć, że zawsze... Wiesz, no to nie ty musisz lubić, to kibel teraz musisz lubić. Powiem coś takiego... Wiesz, że na przykład kiedyś wrzuciłam na TikToka taki filmik, co bym zrobiła jako kobieta, gdybym była mężczyzną przez jeden dzień. No, kochani, zamieniamy się w złuch. Co by zrobiła Monika Godzialska? Co by zrobiła kobieta? Będąc i zgodziły mężczyzną. Się kobiety. No i... Robiłyby przez pół dnia tak. Sobie zobaczcie, jak się buja. A, helikopter tak? Trick. Sikałabym. Po ścianach. No bo to jest takie fascynujące. Co jest fascynującego w tym, Monika? Powiedz nie mi. Wiem, no śmiesznie tak coś ci nęda. Faktycznie jest to bardzo śmieszne każdego dnia. No ale wrzuciłam i już napisały. Też bym skakała, też bym skakała. Naprawdę, bym tak się skakała. Chlas, chlas. I tak na boki. Ale to przecież możesz piersiami tak robić. Nie, to jest inaczej. I bym obśkiwała sedesy.
O, na szczęście pozostajesz kobietą i nic nie wskazuje na to, żebyś miała być przez jeden dzień mężczyzną. Nie ma możliwości. Świat jest uratowany. W każdym razie wyobraź sobie, że ktoś przychodzi nagle do lombardu, tam siedzisz w lombardzie w tym okienku, nie widzisz i on nagle wyjmuje kibel złoty. Czujesz to? Boże, ale to ty, dla tych Amerykańców byłoby tych kajdanów takich złotych, dla raperów. Tam wie. Tak. Yo, yo. Tak, no wiadomo. Siema. Złoto to od razu raperzy. O tym też dzisiaj będzie, ale... Ale naprawdę, tak mi się kojarzy od razu. Diamenty i takie kajdany w Diamenty, Ameryce. Diamenty, złoto i kibel. Tak. Żaden raper nie wymyślił, żeby nakręcić teledysk na złotym kiblu. Myślę, że nie jeden. Tak? Nie widziałam. Rychupa ja mam na normalnym, ceramicznym, porcelitowym. Bieda. Dlatego Rychupa ja reprezentuje biedę. Aha, okej. Okay. Słuchaj, dobra, jesteśmy teraz w Danii. Tak, i tam wyrzutnie aktywowali i nie kazali pływać. Dobra, włączyli, aktywowali i nie mogli wyłączyć. Kurde. Tak, to się nazywa dopiero kibel. Tak, i ogłosili, żeby nie przepływać przez cieśninę Wielkiego Bełtu, dlatego że tam odłamki mogą gdzieś dolecieć, podlecieć i w ogóle. Także włączyli nam ostrożność. Brzmi to w ogóle, jakby historia wydarzyła się w Polsce. To u nas by to przeszło od razu, nie? Tak, ale wiesz... Ale nie mają takiej wyrzutni pewnie. Ale włączyć jeszcze. I nie móc wyłączyć? Słuchaj, co byś zrobiła jako Jaka kobieta? To musiała być, ty weź, a teraz sobie wyobraź, na przykład wchodzę do takiego gabinetu. Najprostsza rzecz to wtyczkę wyjąć, nie? Ale tam nie ma zasilanie awaryjne i I słuchaj, ale teraz weź sobie pomyśl, że włączyłeś coś takiego i masz na przykład minutę, żeby to wyłączyć. No i nie wiesz jeszcze, w co to jest wycelowane. Boże, kortyzol 2000! Masakra. To by nie, to jest... Ale można? Można. Może zmęczony człowiek na dyżurce siedział. Słuchaj, a może robili inne rzeczy na przykład i po prostu niechcący się to włączyło. Albo nie wiem. Na szczęście nic się nie stało. Tak, dzięki Bogu. Skończyło się bezpiecznie, ale co się strachu najedli, to ich. Tak, tak. Nie no, to nie. No dobra. Francuzi. Francuzi ostrzegają przed odrą, ale to Monika nie przed rzekołodrą. Wiem, miałeś odrę kiedyś, różyczkę, ospę coś, świnkę? Ospę miałem. Ja też miałam kiedyś ospę. Ale odry nie miałem. Też nie miałam odry. No to właśnie, to nie wiem jak to jest po odrze. Możemy być wypryszczeni. Czyli dawno żadna choroba nie dotykała nas masowo, więc jest teraz odra. Francuzi ostrzegają. Liczba zachorowań wzrosła 8-krotnie w porównaniu z rokiem 22. No tak, wtedy skończył się COVID, więc kończył się nagle, wiemy, 24 lutego. Tak, otworzono granice. Odszedł w niepamięć. I coś musiało pojawić, wiesz... Jak to mówią, próżnia to nie jest to, co... Tak. Lubi współczesny świat, więc musiała pojawić się kolejna choroba. Wprowadzono szczepionki od 2018 roku dla niemowląt i 98% już wśród dzieci poniżej drugiego roku życia jest zaszczepionych. Znaczy, no nie jest to, tak wiadomo, każda choroba nie jest dobra, ale jest to niebezpieczna choroba, także no miejmy nadzieję, że do Polski nie przyjdzie, tak? Myślę, że już tu dawno jest. No ale... tak, ale może nie w takim tym, a oni się tam boją, bo przecież co będzie we Francji? Co we Francji będzie? No. A nie będzie tam przypadkiem jakieś euro? Czy piłkę olimpiada? Kopią, tam będą kopać. Mój chłopak piłkę kopie. Twój chłopak kopie piłkę? Nie, no, żart... Jest piłkarzem? To ty jesteś... jakie gole strzela, mówię ci. Jak weźmie piłkę, to wiesz, idzie. No, także tak. No ale dobra, teraz pomyśl sobie, Monika, że w kraju sąsiednim, Republice Federalnej Niemiec, krainie niegdyś miodem i mlekiem płynącej, są wkurzeni, bo w Polsce ma powstać CPK i sam pomysł budowy portu w Baranowie sprowadza na nich wizję, że po prostu ich miejsca pracy zostaną odebrane, ich bogactwo zostanie odebrane przez nasz kraj. Ale widziałam w ogóle wizualizację, więc wygląda to pięknie, taki port. Nie no, wizualizacja może jest piękna, a tam nic nie ma poza oczywiście pieniędzmi wydanymi na konsultacje, ale że pomysł CPK boli jest Niemców? od 20 lat przez różne ekipy forsowany mniej lub bardziej, więc uwierzyli chyba w to, że to naprawdę może powstać, że to nie jest wymysł Prawa i Sprawiedliwości, tylko jednak jest taki... ponad podziałami to się może wydarzyć. Zanim to się wydarzy, to wiadomo, jeszcze minulą rzecz się to wydarzy. Tak jak powiem, wejdę ci w słowo, ja mieszkałam w Otwocku i mieliśmy stadion. I... Dziesięciolecia. Taki stadion osiedlowy, prawda?
Orlik. SKS, że nie SKS, tylko OKS się nazywał. No i jak byłam Otwocki małą... Klub Sportowy. Tak, Otwocki Klub Sportowy. I jak byłam małą dziewczynką, miałam tak 7 lat, to zbierano na basen, bo tam miał być basen postawiony. I wszyscy mieszkańcy Otwocka składali się na ten basen. No wykopali co? Tylko dziurę. Gdzie jest nasz basen? Gdzie jest nasz basen? Wykopali dziurę, a wszyscy płacili. Ja to pamiętam, moja mama płaciła na ten basen, bo wszyscy chcieliśmy mieć basen. Słuchaj. I nie powstał, teraz ma powstać. Chyba teraz też miał jakiś prezydent basen. Prezydent Otwocka ma, chyba pan Margiel. Teraz miał być jakiś basen, bo odchodząca ekipa rządząca nerwowo chciała zasilić gminę Otwock bardzo pokaźną kwotą, ale zostało. Ale powiem sobie, to lata temu było. A to było teraz parę miesięcy. No nie, no to lata temu, słuchaj, no to wiesz. Czyli ale tam zrobić chyba duży basen pisowski imienia Prawa i Sprawiedliwości, ale nie udało się. No, trudno. No, ale może po wyborach, prawda? Może po wyborach. Ale Otwock wygląda coraz lepiej, taka jest prawda. Prezydent Margielski naprawdę robi robotę w Otwocku. Wiem, że ludzie go tam lubią. A to właśnie jest ten prezydent? Mhm. Ale wygląda naprawdę, w porównaniu z tym, jak mieszkałam kiedyś i tym, jaki rozwój w tej chwili w Otwocku następuje, wygląda naprawdę ładnie. I są ładne uliczki. I... Zamienił się w Hiszpanię, skoro tam mieszkasz. Nie mieszkam tam. W Hiszpanii. A, w Hiszpanii. No, może być przesady, ale wygląda nieźle. Także mieszkańcy Otwocka mogą się cieszyć, bo naprawdę fajnie wygląda to miasto. W każdym razie Polska buduje gigalotnisko w planach i Niemcy już w planach już widzą, jak będą na tym stratni. Po prostu Polska stanie się potęgą gospodarczą i te wszystkie tam na pewno, wizje na pewno. Się jak to wybudują tak jak basen w Otwocku. Myślę, że Polska budują? Będzie jak basen w Otwocku, tak jest. To akurat prawda. Za chwilę przegląd prasy, ale wcześniej mamy materiał. Vlog Petrosa Psylosa. Tak? Mhm. A gdzie jest twoja hulajnoga, Monika? Gdzie hulajnoga? X.com. Ja jeszcze nie dostałam z reżyserki informacji, że ty już tutaj nadciągasz. No, zaraz zadzwonię do dyrektora finansowego kanału Zero i on zadzwoni do was. Ja pierniczę. Obawiam się, że naprawdę możesz się dostać, wtedy to będą dopiero jajca. Wolałbym nie być w zasięgu mrażenia tej hulajnogi. A, będzie gospodarcze zero. Mamy mały problem, bo ja źle przeczytałam. To jest faktycznie mały problem, Monika, ale jeszcze możesz to zmienić. Później będzie vlog. Tak? Po prostu, tak. Tutaj mi się literki mam. Astygmatyzm się zjechały. Co ty masz? Astygmatyzm. Ale... Jak koń. Czyli patrz, to... astygmatyzm masz, a hulajnogi żeby cię nie zobaczyć, masz. To muszę się odkręcić. Jak? Aha. Jak tak siedzę, to nic to nie widzę. To mnie nie widzisz? No co ty? Nie patrzysz na bok? Co ty, to do ZUS-u tak mówię. Także gospodarcze zero i za chwilę przegląd prasy. No i to trzeba przewozić w tych kufrach. No więc wymyślono sobie, że tak skracamy tą historię, no bo nie będziemy tutaj historię Zofii uprawiać, że no gdzieś tam we Włoszech to stwierdzono, że pojawią się banki od ławeczki, bank czy ławeczka, gdzie... No, najpierw to byli złotnicy. No tak, ale... Bankierami zostali złotnicy. Złotnicy i oni jakby dostali, że ja przynoszę temu złotnikowi czy bankierowi te moje sztabki, cokolwiek. On mi wystawia takie świadectwo, że oto ja, Robert Gwiazdowski, stwierdzam mocą swojego tutaj urzędu, że Bartek Pawłowski przyniósł mi 3 kamyczki. No i ja mam tą kartkę. No i nagle ludzie wymyślili, że no to w takim razie ja nie muszę płacić sklepie tymi kamyczkami, no tylko po prostu wezmę tą kartkę i no dobrze, będę... No dobrze, tylko na początku to no. Ci, którzy przynosili te kamyczki, musieli temu złotnikowi zapłacić za to, że on je przechowuje. No i wróciliśmy. A z nami jest on, Lorenz John. Jean. Jean Laurent. Jean Laurent, bonjour. Bonjour. Ça va? Słuchajcie, słyszałem, że na imprezie się widzimy dzisiaj. Tak. Mnie nie będzie, ale wysyłam Monikę, to macie przerwę. Okej, dobra, delegacja jest wysłana. Delegacja jest chyba wysłana. Że dostanie hulajnogę, to może się nie udać dojechać, no bo właśnie. Będzie objeżdżała sprzęta, pojedzie gdzieś daleko, zapomni naładować i już nie będzie mógł. Ja cię przyjechałem na hulajnodze. Tak? Powiedz, a to mojej? A to mojej X.com? No, jeszcze się dowiesz, jak to jest, ale no. Jest to dobry sposób transportu na tą pogodę, powiedzmy. Tak? W zimę nie polecam. Ja uwielbiam jeździć w deszczu, ja uwielbiam czuć ten zew tak? Na zębach. Wielkanoc hiszpańską sobie pojeździłaś? No nie miałam hulajnogi, bo X.com mi jej nie dostarczył. Ale no, deszcz był, tak. To było. Dobra, słuchajcie, a propos delegacji, delegacja oznacza również dyplomację. A propos dyplomacji, mówiliście o słynnej już sytuacji, gdzie za 2 godziny, 2,5 godziny będzie ambasador. Na dywaniku. Na dywaniku, jeśli się stawi.
No, przypomnijmy, ale że ten ruski przyszedł ambasador się nie, tak, stawił. Nie stawił się. Właśnie, właśnie. Dlatego mówię, że inaczej tendencja będzie załatwiał. Nie jest to oczywiste. Też mało osób wie o tym, że my swojego ambasadora w Izraelu nie mamy. Tymczasem oni mają u nas, więc to jest takie, no, szansa na jakieś takie nowe rozdanie kart tak naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie. Ale a propos jeszcze takich sytuacji. Ale co myślisz, że w konsekwencji możemy mieć tam ambasadora, czy oni u nas nie mieć? Nie, bardziej myślę, że jest to szansa na jakieś takie trochę, wiesz, zarządzanie kryzysowe powinno być takie, że masz szansę na odnowienie stosunków, bo dzięki temu moglibyśmy my tam ustanowić też swojego ambasadora, no ale tak już od dłuższego czasu nie jest. No, ambasador, który był tam wcześniej, pan Magierowski, teraz jest ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, a nie ustanowiono nowego. Także taki jest cykl, widzisz. No tak. Także być może by było tak, że teraz już byśmy nie mieli tych również w Stanach, więc może lepiej tam się, wiesz, nie mieszać. Ale a propos tego, dzisiaj Rzeczpospolita pisze o tym, że jest szansa, że Izrael za to, co się stało z tym konwojem humanitarnym, stanie przed Trybunałem Karnym w Hadze. Czyli to już jest międzynarodowy. Cały Izrael stanie? No, jako państwo za tą zbrodnię. Dziękuję bardzo za podgląd. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze będzie mógł osądzić w tej sprawie, bo w związku z trwającym w Strefie Gazy konfliktem Izrael jest zobowiązany do przestrzegania prawa międzynarodowego, jeśli chodzi o akcje humanitarne. No i właśnie Polska wraz z państwami, z których pochodzili pozostali zabici wolontariusze, mogłaby wnieść sprawę do Trybunału Haskiego. No i to jest już taka naprawdę gruba rzecz, bo to już nie ma tutaj wątpliwości, czy coś jest słuszne, czy niesłuszne, bo Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze to jest taki trybunał i organizacja międzynarodowa, która się zajmuje, taka instytucja, która się zajmuje najpoważniejszymi sprawami, więc to już w ogóle... To nie jest ta sama organizacja, co Putina też tam? Tak, też. No nawet tak, przez Putin jest już... Trochę im nie wyszło. No, no myślę, właśnie, że to nawet... się skończy wykluczeniem z Eurowizji i to będzie wszystko. No naprawdę, no bo to jest jakiś pierwszy. Po prostu kocham jajca. Entuzjazm TD. Po prostu Krzysztof Stanowski wiedział, co ma zrobić, żeby połączyć nas w tym kanale Zero. Naprawdę. No, my się po prostu tak uzupełniamy TD. Nie, no bo to taka, wiesz... Najstarsi no, górale by te dyplomatyczne, to tak, takie właśnie są dyplomatyczne ruchy, że tam będą wyrażać zaniepokojenie, głębokie wzburzenie i nic z tego nie będzie wynikało. Tak, a tak, wiesz, udział w Eurowizji to jest ważna rzecz. Tak właśnie było z Putinem, ale w ogóle Brytyjczycy zareagowali. Jest takie duże screening party w Londynie organizowane i odwołano to z tego względu właśnie, że wystąpi tam Izrael. Także już była ta reakcja znacznie wcześniej, nawet przed tą akcją sprzed kilku dni. No tak, tylko każdy teraz, wiecie, każdy tego typu gest będzie określany przez Izrael jako antysemityzm i prawda, tak dalej. Nie? Prawda jest też taka, że... Nie oszukujmy się, potrafią odwrócić kota ogonem. Tak, my na tą sytuację też zwróciliśmy taką szczególną uwagę. Wiadomo, że zginął polski obywatel, ale takie sytuacje dzieją się tam już od dłuższego czasu, więc no, może to i dobrze dotarło jakoś też i do Polski. Jestem pełen obaw, że tam nie jeden polski obywatel zginął, tylko my o tym nie wiemy. To też prawda. No, to bardzo możliwe, moim zdaniem. Słuchajcie, przechodząc do spraw polskich, kiedy wracasz, Monika, do Hiszpanii? To zależy od hulajnogi przecież. To zależy od hulajnogi przecież. Ja, jakby to jest pytanie takie bardzo takie tendencyjne. Ja po prostu chcę hulajnogę. Słuchaj, nie dostaniesz, ty zarobiona, pojedziesz sobie, kupisz i tak. Wracam w środę, bo we wtorek jest premiera Amy. Ano racja, i w niedzielę macie przecież... 0,22. Jest premiera we wtorek? Amy. Jakiej Amy? Filmu. Filmu Amy Winehouse? Winehouse, no. Okay. A, i to grasz główną rolę? Nie, po prostu idę tam. A, na dywanik idę tam. Na ściankę. Mam kreację, Robert mi tam coś wymyśla, już czerwik. A pierdolisz, to jest życie. Będzie przezroczysto. Byłeś kiedyś na ściance? Spinaczkowej? Czy takiej? To mi odstaje, czymś to odstaje, czym się wydaje, że mi to tak dynda. Nie, nic ci nie dynda. No dynda mi, no. Wierzyłaś tą historię wcześniej, co mi. Słuchajcie, dlaczego pytam o to, kiedy wracasz, bo teraz sobie przypomniałem, że rzeczywiście w niedzielę nie możesz wrócić, bo macie wtedy program, a w niedzielę są też wybory samorządowe, więc nie wiem jak wy, ale ja się w ogóle dopisałem, bo nie pochodzę z Warszawy, jestem gdzie indziej zameldowany, ale w Warszawie dopisałem się do listy wyborczej i idę sobie do lokalu wyborczego. Ja jestem zameldowany w Warszawie, więc nie muszę się dopisywać. No był taki czas z końcem kwietnia z tego ja względu, nie mogę głosować, niestety. Samo zdecydowało za mnie. Los za mnie zdecydował. No albo pojedziesz w niedzielę rano na hulajnodze do rodzinnego miasta. No, jak dacie mi tę hulajnogę. Tu się ważą losy kraju. Ważą się losy samorządów. Dajcie mi tę hulajnogę, albo się... Ale słuchajcie, widzowie, nie to, że ja coś... się, miejmy ale ten to, problem ale to nie to, że ja się proszę. Przecież to mi zaproponowano, mi ofiarowano tą hulajnogę w trakcie programu. Przecież ja nikogo nie prosiłam o prezent.
No i słuchajcie, z tego powodu powstał artykuł, mogę poprosić o podgląd, który mówi o tym, że koalicja idzie po zwycięstwo w sejmikach, a PiS w powiatach. No, zrobiono taką analizę, dokładniej pani Agata Kondzińska i Iwona Szpala zrobiły analizę tego, jak każde ugrupowanie polityczne myśli o tym, co zagarnąć w wyborach samorządowych, bo one też nie są takie oczywiste, ponieważ w dużych miastach, wiadomo, są kandydaci z partii. Tymczasem no, nie zawsze to tak wygląda, że... Są takie, wiesz, obwody wyborcze, gdzie jest po jednym kandydacie najwyżej. Albo nawet pojedynczy kandydaci na burmistrzów, wójtów, więc to też jest trochę inaczej. Czyli po prostu jedyny słuszny kandydat. To jest więc w najbliższą niedzielę wybierzemy sejmiki województw, rady powiatów, gmin i miast. No i teraz tak, jak to wygląda? Partie koalicji rządzącej liczą na większość w 15 sejmikach województw, a 16 najpewniej zachowa PiS. Jaki to jest odwrót? Podkarpacie! Podkarpacie jest już sprzedane. Kurde, ale jakby tam nie wygrał PiS, to by było, to dopiero tam byłoby... wszyscy głosują na PiS. Byłaby tak zmiana. Tam są wszyscy albo w Chicago, albo głosują na PiS. No, są w Chicago, też głosują na PiS. No i potem nie ma już niespodzianki, bo w dużych miastach wiadomo, zamierza rządzić koalicja, bo PiS ma tam wyjątkowo słabą pozycję. W miastach do 64 tysięcy mieszkańców PiS ma zaledwie kilku swoich reprezentantów. Nie ma żadnego spodziewanego zwycięstwa członka partii Kaczyńskiego na wśród kandydatów z żadnego miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Więc te duże miasta są już praktycznie całe obstawione pod koalicję. Już są. No oni tak traktują te miasta bardzo, bardzo prestiżowo również. Czyli jeśli w Warszawie wygra Trzaskowski, no to jest oczywiście duży... A nie Bocheński? Nie wygra Bocheński w Warszawie? No, pytanie jest w ogóle takie, czy będzie pierwsza, czy druga, w jednej, czy w dwóch turach. Więc to jest ciekawe. Mi się wydaje, że będzie jedna tura. Tak ci się wydaje? Zobaczymy. To już się dowiemy za dwa dni od 21. No. Ale jestem bardzo zadowolony, że w ogóle możemy o tym rozmawiać, bo jutro już będzie trzeba wyborcza. Będziemy wiedzieli przed programem, kto wygrał. Co? My przed programem będziemy wiedzieli. Dlaczego? Przed 0,22. To prawda. No tak, no bo o 22 zaczynamy program, a wybory podadzą sondażowe wyniki wyborów o godzinie 21. W każdym razie, jeżeli... Studia wyborcza normalnie tam. No. W każdym razie od wyniku wyborczego w niedzielę zależy wiele a propos wyborów czerwcowych do Europarlamentu. Tak. Bo jak, że tak powiem, opozycja, dzielna nasza, wspaniała opozycja, która przez 8 lat opozycją nie była, ale szybko się stała, jak przerżnie, no to mogą nie pójść, wiesz, pod jednym szyldem. Tak się już pokłócą do czerwca, że mogą nie pójść pod jednym szyldem. A ja słyszałem, że nawet są pomysły, żeby samego prezesa wyekspediować na delegację zagraniczną. Tak? Naprawdę? No, to, czy, że, tam są potężne pieniądze. Nie wiadomo, czy wiesz. No, słuchajcie, bycie europarlamentarzystą to oczywiście funkcja reprezentacyjna i funkcja reprezentowania nas w Parlamencie Europejskim i wpływania na to, co dzieje się w Europie, ale to również nie małe apanaże, ale to również immunitet. I wiesz, wielu aktualnie będących w opozycji posłów, bardzo niegdyś tam będących być. U władzy, rozważa kandydowanie. Pan Kamiński na przykład też jest rozważany. Pan Naprawdę? Kurski. Ale wielu obecnych ministrów również, czyli pan Budka. No pan tak, tak, ale tak, Posiękiewicz. Tak. No, więc chwilę, się tam spotkały, tam się będą ale przepychać. Tylko chwilę się pocieszyli taką ministerialną i nagle już... Słuchaj, no i tak się cieszyli dłużej niż ci z tego rządu dwutygodniowego, tak mieli podpisać na słupa i wiesz. Było wspaniałe. Nie wiedzieli jeszcze, gdzie usiąść. No to, ale to fajny rząd, bo nie pamiętam żadnej twarzy. Jeszcze nie wiem, ja pamiętam tą jedną panią, co ma ile dzieci, co tam kiedyś zdradziła męża, Górska. Czy coś tam. Kurczę, a my w ogóle nie poruszamy zbytnio w porankach kwestii romansu w PiSie, to jest bardzo ciekawe. Mamy coś w gazecie o tym? Słuchaj, chciałem tylko dokończyć jeszcze, bo było a propos wyborów, to w fakcie jest taka, przepraszam, w Super Expressie jest taka całe podsumowanie, jak to wyglądało w kampanii, którą kandydatka na prezydent Warszawy, pani Magda Bijat, ocenia jako krótką, ale intensywną. Ona przekonuje, że da się w Wiśle kąpać. Nie, ona weszła do Wisły, naprawdę? W Wiśle się da kąpać? Twierdzą, że jest
5 czynników takich czystości jest spełnionych, w związku z czym da się tam kąpać i będą kąpieliska na Wiśle. Nie. Pan Tadeusz Bocheński, on Tobiasz. Jest znany, Tobiasz, przepraszam, Tobiasz, bardzo jest znany z tego, że on pakuje. Że on jest na przepaku widzę, tak, tam się wiesił chłopaczyna. Podciąga, tak jak ja się wczoraj podciągałem z SFD i będziecie to oglądać za tydzień. Dalej. Pan Trzaskowski tutaj z kołem gospodyń wiejskich z Powsina. Co koło tutaj gospodyń dalej? Wiejskich z Powsina? Serio? Tak. O, tutaj znowu przed ratuszem, również z aktywistami, z kandydatami ze swojej grupy. Również pani Magda Biejat. No szkoda, że jest tylko Warszawa, ale wiem, że w innych miastach również się działy różne rzeczy. Na pewno nasi widzowie teraz na czacie tam mówią, co się działo w ich miastach, bo ja sprawdzę. Ja na przykład wróciłem do swojego rodzinnego miasta na Śląsk, to w ogóle tam jest każdy płot, każda brama, każdy balkon jest zasłonięty tymi plakatami i wszystkie mają ten taki deseń granatowo-czerwony, wiesz, to jest taki modny teraz, że ładnie to wygląda, elegancko, kojarzy się z Polską. Granatowo, biały-czerwony, ale tak, to takie kolory telewizji Republika, bym powiedział. Dokładnie i widocznie w małym mieście się to sprawdza i naprawdę wszystkie plakaty wyglądają. Potem jak się, wiesz, przyglądasz trochę bliżej, okazuje się, że każdy jest z innego komitetu. Więc no, podziwiam, jak ktoś się w tym nie myli. Widziałem też, że wielu kandydatów z PiSu ukrywa logo PiSu. Właśnie, żeby tak... Tak, to prawda. Na przykład pan Schreiber mówi, że jest... Pan Schreiber? Jest Marianny Schreiber. Był mąż tej znanej... Nie wiem, czy to po rozwodzie, ale... Sądy tak nie działają, są w separacji. Ale mentalnie to już pozamiatane. Nie wiadomo, wiesz, miłość może it's come back. Słuchajcie, uciekając z tematu polityki... Magda. Pani Magda Gessler, chciałem poruszyć ten temat, ponieważ to jest coś, o czym ja często myślę, to znaczy to... O pani Magdzie Gessler, co myślisz? A dokładnie o tym, że jak mieć taką werwę jak ona, bo ona naprawdę od tych praktycznie 15 lat... Dziękuję za podgląd. Od 15 lat... jeździ z tymi kuchennymi rewolucjami, czy nawet dłużej już, wiesz, jest cały czas w trasie. Przy okazji ma własne programy i inne, ma swoje restauracje, swoje biznesy, sama prowadzi swoje social media, plus no jeszcze... No to nad tym się najbardziej musi napracować. No tam jest dużo kreatywności, plus jeszcze ma, wiesz, jest jurorką w innych programach też, więc no dla mnie to jest niesamowite, że kobieta mając 71 lat robi takie rzeczy i uwaga, tytuł jest taki, że ona nie chce przejść na emeryturę, nie myśli w ogóle o tym. No więc... Ona powiedziała ostatnio, że w Ameryce może robić takie rewolucje, tylko czeka, aż tam telewizja się zgodzi ewentualnie, bo piszą do niej z Chicago. Z Ameryki już piszą. Chicago piszą, że chcą w polskich restauracjach robić rewolucje. Byliście kiedyś w takiej restauracji, którą Magda Gessler tam robiła? Mhm. No ja byłem. Ja tragedia. Ja też. Właśnie, ale ich jest też. Teraz już ale się najlepiej, że a one upadają się, podobno. Tragedia. Dużo upadają. Tragedia. No. No. No, wiesz, różnie to bywa. Ona tam akceptuje tą rewolucję, czasem nie. Czasem mija, nie wiem, 10 lat od tej rewolucji, to tam... Niewi ludzie po prostu. Nie wiem, nie będę oceniał, nie znam pani Magdy. Ja znam. A jaka natomiast to była? Wydaje mi się, tak, że ona nie do końca, że to taka trochę jest kreacja. Kolorowo. Tak. Nie wiem, czy ona do końca umie gotować po prostu. No, mi się podoba zawsze ten pomysł na restaurację. Czyli mamy bistro, wiesz, tam nie wiem... Bistro, biała kiełbasa. Wulka. I musimy tak, co tutaj macie lokalnego? No dziczyznę, kaczkę, dobra, to robimy teraz, wiesz, filety z kaczki, 56 zł, to musi być lokalnie, to musi być dobrze. A on mówi... Ważne, żeby cena była zachęcająca. Dobre, bo polskie. Nie mieliśmy klienta przez ostatni miesiąc, no i nigdy go nie będziecie mieć. Dlatego robimy dzisiaj wasze lokalne jadło, no i potem jest akceptacja. I ładnie wygląda w kamerze, a potem to już, wiesz, tam raćta sobie. Pokaż tutaj. Proszę bardzo. No, tam masz. Widziałem też taką właśnie w Stanach rewolucję, jak robi Gordon Ramsay. I on właśnie też, widziałem taką analizę, ile z tych restauracji rzeczywiście się utrzymało, przetrwało w tej samej formie, no to jest niewielki procent. Więc no, to jest często jakieś takie trochę ostatnie koło ratunkowe, takie kuchenne rewolucje, ale jak to wychodzi później, to już zależy... Magda Gessler jest takim kołem ratunkowym. Tak, to zależy od samego właściciela, nie? Czy podtrzyma tą reklamę. Magda Gessler to synonim słowa nadzieja. Nadzieja. Esperanza. Tak. Jak to było? Tradycja. Nowa świecka tradycja. Nowa świecka tradycja. Okej. Okay. Słuchajcie, ostatnia informacja z Gazety Polskiej Codziennie, że rachunki za prąd podskoczą ponad połowę, co nie jest dużym zaskoczeniem, ale artykuł jest ciekawy, bo opowiada... Bez Gazety Polskiej to już jest... Tak, ciekawe. No więc musi tutaj bardzo rzetelnie Gazeta Polska Codziennie zweryfikować, jak to wyglądało. Dokładnie pan Paweł Woźniak. Dziękuję za podgląd.
Od razu widać, że pusty portfel, no to wiadomo. A ja chciałam przeczytać horoskop. Dla siebie czytam na razie. Dobra. W stałych związkach barometr pokazuje ładną pogodę. Wewnętrzny spokój pozwoli ci pełniej przeżywać wspólne dobre chwile. Zdrowie. Poczytaj trochę na temat zdrowia. Jest wiele nowych książek, które warto choćby przejrzeć. A może trafisz, coś cię zainteresuje. Tak, bez werwy czytasz ten horoskop. Tak, Lewka przeczytam, poczekaj. Lew, to ja, no. No ja wiem. Miłość. Ktoś inteligentny i dowcipny przykuje twoją uwagę. Być może na dłużej pozostanie w twoim sercu. To moja dziewczyna. Natalka. Zaraz przylatuje. Pomyśl o zdrowym odżywianiu nie tylko siebie, ale i partnera. Warto pamiętać o warzywach, owocach w codziennej diecie. A ty, jaki jesteś znak? Wodnik. Wodnik. Jeszcze przeczytam, bo musimy kończyć, bo będzie materiał. Miłość. W tym tygodniu miłosna strzała trafi samotnego wodnika. Jesteś samotny? Nie. To się nie liczy. To będziesz. To będziesz. I zdrowie. Siedząca praca jest zabójstwem dla twojego kręgosłupa. Siedząca praca? No, dlatego musisz się podciągać. Tak, a teraz zapowiemy materiał? Bo teraz właśnie będzie materiał, który wcześniej zapowiedziałam, czyli vlog Petrosa Psylosa. Antycypowałaś tak. Petrosa Psylosa. Tak. Piękna sprawa. Lorraine? A poznałaś kiedyś Petrosa Psylosa na żywo? Tak. Ja właśnie nie widziałem. A ja go widziałam tutaj kiedyś w studio. Ja też go nie widziałam, on przychodzi tylko w sobotę. Tak, ale ja go kiedyś widziałam. On przychodzi w sobotę i na cały tydzień nagrywa te rzeczy? Tak? No, ale może mam tego nie mówić. Nie, on nagrywa codziennie. Ale wariowany. Zdradziłeś sekrety kanału Zero. Tak jak ja będę zrobił w niedzielę wtedy noweli. Nic nie mówię, uciekam. Uciekaj. Znaczy poczekaj, zobaczymy vlog. Dajcie tego Petrosa. Tak, dajcie Petrosa. Marty McFly wchodzi do kawiarni, a tam w kawiarni monitory i na tych monitorach różne wizerunki, na przykład Michaela Jacksona, czy na przykład Ronalda Reagana. Wizerunki, które wyświetlały się do tego, aby obsługiwać klientów wchodzących do tej kawiarni. Pod monitorami były takie specjalne tacki też zamontowane, które mogły przenosić jedzenie. Można było złożyć zamówienie i McFly nawet składa na Pepsi Cola i ta Pepsi Cola później się wysuwa z takiej specjalnej tuby podnoszącej się do góry. Okazuje się, że taka wizja ziszcza się na naszych oczach. Mianowicie w Kalifornii powstała pierwsza na świecie restauracja, która jest obsługiwana przez sztuczną inteligencję. Kali Express, bo tak nazywa się ta restauracja, jest obsługiwana przez roboty, które smażą, gotują, składają burgery. Wystarczy wejść do tej restauracji, złożyć zamówienie, a resztą zajmą się roboty. Nawet jest taki robot, który służy do tego, żeby zabawiać przychodzących do tej restauracji klientów. Te roboty, które grillują, smażą frytki czy burgery, dostarczyła firma Miso Robotics, która jest jedną z trzech firm, które założyły właśnie tę restaurację. Zobaczcie, jak to fajnie działa. Funkcją tego systemu jest to, że możecie za jedzenie płacić twarzą, czyli sobie wchodzicie do tej restauracji, są specjalne tablety, składacie zamówienie. W ogóle system przy okazji was rozpoznaje i możecie z listy wybrać poprzednie swoje zamówienia albo wam podpowie pewną propozycję dania na bazie waszych preferencji, które zostały przeanalizowane przez sztuczną inteligencję. Jak zapewniają twórcy, wykorzystywanie takich robotów jest lepsze niż zatrudnianie pracowników, bo pracownicy mają kaca, przychodzą pod wpływem alkoholu do pracy, chorują, potrzebują zwolnienia, roboty cały czas mogą tyrać jak tacy niewolnicy i wykonywać 24 godziny na dobę swoją pracę i są dodatkowo tańsi w utrzymaniu. Dla przykładu, płaca minimalna pracowników w kalifornijskich fast foodach wzrośnie w 2024 roku do $20 za godzinę. Kiedy się zwróci wdrożenie w takiej sytuacji takiego robota? No, okazuje się, że koszt zakupu jednego robota to jest $4000. No i to się zwraca po eliminacji 200 roboczogodzin jednego człowieka, więc dość szybko się zwraca koszt zakupu takich robotów. Firma twierdzi, że eliminacja pracowników i wdrożenie tańszych robotów pozwoli dostarczać tańsze posiłki. No nie wiem, czy akurat to jest dobry pomysł, żeby usuwać ludzi i wszędzie stosować roboty. Ja raczej jestem sceptyczny co do tego rozwiązania, bo jednak człowiek dla człowieka jest największym narkotykiem i zawsze będę wolał kontakt z prawdziwym człowiekiem, a nie z robotem. No ale
To jest pewien trend, który jest widoczny na całym świecie. Inne cechy stosowania takich robotów trochę bardziej do mnie przemawiają, bo dzięki temu może trochę higiena wzrośnie i czas przygotowywania posiłków będzie odrobinę krótszy. I to nie jest tak, że tylko w Stanach Zjednoczonych takie robotyczne restauracje pracują. Okej, w Stanach jest restauracja, która w 100% jest obsługiwana przez roboty, ale w Polsce również pojawiają się takie pomysły, żeby roboty wykorzystywać w restauracjach do na przykład rozwożenia posiłków. Interesujący przykład z Bydgoszczy jest taka restauracja New Chinatown, w której gości obsługują roboty. Dość śmieszne z wyglądu. Innym przykładem jest Pizza Hut w warszawskim Zodiaku. Firma jakiś czas temu testowała takich robotycznych kelnerów. Kelner o nazwie BellaBot potrafił rozwozić posiłki i wchodził w interakcję z klientami restauracji. Pomału też idziemy w kierunku wizji z filmu Pasażerowie. No pamiętacie tego barmana, który stał przy ladzie, oczywiście był robotem, ale wyglądał tak jak człowiek. Można było sobie z nim pogadać, złożyć jakieś zamówienie. I tak się okazuje, że jest taki statek wycieczkowy, który się nazywa MSC Virtuosa. I oczywiście to nie jest statek kosmiczny jak w filmie Pasażerowie, tylko taki pływający po morzu. I w tym statku jest właśnie taki robot, taki w ogóle taka jest strefa, gdzie jest bar i w ogóle dużo różnych nowoczesnych technologii. I w tej strefie pracuje robot, który może przygotowywać drinki, ma jakąś mimikę, uśmiecha się i prowadzi interakcje z klientami. No to jest jakiś eksperyment, no niech obsługuje tych klientów, tylko lepiej, żeby całymi statkami to nie sterowała. No i co, chciałabyś, żeby cię taki robot obsługiwał? Nie. Nie, ja jestem jednak... To jest nieuniknione. Ja wiem i mówisz to samo, co ja ostatnio przeprowadzałam rozmowy w domu. Ja jednak uważam, że kontakt międzyludzki, bliskość, rozmowa i człowiek to jest coś, w czym chcę żyć i wiem, że jest ta nowa technologia i te wszystkie inne rzeczy. Nie, nie powiem do głosowania mniej jednak. Nawet rumby nie masz takiej w domu? Mam, ja, hej, ale takie zwykłe rzeczy, spoko. Ale jak sobie myślę, że jakaś Marianna robot miałaby na przykład... Czy mogę Marianna, przepraszam bardzo. Nie, no po prostu. Zosia, Monika, Kasia. Robot kolejkowy albo Ewa 1. Jorge, prawda? Robot. Jorge. Jorge. Jorge by tak rano wstał. Co on dla ciebie zrobić? Jorge to brzmi jak jakiś erotyczny robot. No. Słuchajcie, musimy teraz szybciutko zalokować produkt. Pewno X-com. Nie, X-com będzie później, jak przywieźć mi hulajnogę. Jeżeli szukacie ubezpieczenia OC i AC do waszego samochodu, to nie pamiętajcie... Nie zgadnę, Mubi. Tak. Ubezpieczyć lubi. Tak, Mubi zwróci wam aż 150 zł za zakup ubezpieczenia. Wystarczy wejść na link w opisie tutaj i zrobić kalkulację i kupić najlepszą policję. Szybko, łatwo i przyjemnie, także korzystajcie. A można hulajnogę sobie też kupić? Hulajnogi nie płaci ubezpieczenia na życie sobie muszę dodatkowo chyba wykupić. Co? Na życie to się musisz ubezpieczyć wtedy, to no, na pewno. No, na pewno. I jeszcze a dziewczyna pozdrawia serdecznie na czacie napisała, że różowe kaski są. No dobrze, ale mamy łączenie z gościem, mamy. A nie jest to gość... Ważny to jest przypadku, gość. Ponieważ tak. Jest to dzisiaj ważny dzień. Dzień dzisiaj, leśnika. Dzisiaj, moi mili, jest Dzień Leśnika i Drzewiarza. I z nami jest pan Jarosław Sałata, przewodniczący Związku Leśników Polskich. Witamy pana serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dzień. Jak się obchodzi Dzień Leśnika i Drzewiarza? I może inaczej, jaka jest różnica między leśnikiem a drzewiarzem? Wytłumaczmy widzom i nam też. Proszę państwa, leśnicy to jest taka branża, która sama siebie, myślę, że wielu innych również nazywa wielozawodowcami. W naszym zawodzie, w naszej profesji, w naszej takiej pasji życiowej, bo to jest taki specyficzny dość zawód, zawiera się mnóstwo różnych zawodów. I od razu chciałem, no, może nie zdementować, bo żeby to źle nie zabrzmiało, natomiast sprostować pewną rzecz, że w naszym polskim kalendarzu w wielu miejscach pod wieloma datami znajdziemy słowo leśnicy albo słowo las. I teraz właśnie wchodzimy w święto, w Dzień Leśnika i Drzewiarza. Są Dni Lasu i Zadrzewień, jest Światowy Dzień Ziemi, jest Dzień Ekologii, jest Dzień Ochrony Środowiska. I te wszystkie święta w zasadzie mają styk z nami leśnikami, bo jesteśmy przyrodnikami
i jakby no, wierzymy w to, co kiedyś dawno temu zapoczątkował taki chyba pierwszy ekolog, czyli święty Franciszek. Wiele osób wierzy, że to właśnie od tego się zaczęła ekologia. Wielu ludzi, że powiem, zdecydowanie nas nie odróżnia od myśliwych i uważa, że powiem, święto patrona myśliwych Huberta jest również naszym świętem. Natomiast leśnicy mają jeden dzień w roku, który został ustanowiony Dniem Leśnika i to dzięki staraniom właśnie Związku Leśników Polski w Rzeczypospolitej Polskiej, którego mam przyjemność być przewodniczącym od 2017 roku. Przez wiele lat pisaliśmy pisma, wnioskowaliśmy, mówiliśmy osobom decyzyjnym, jak ważny jest taki jeden dzień w roku poświęcony nam, leśnikom, którzy no od właśnie w tym roku jest stulecie Lasów Państwowych, którzy od 100 lat w obecnej postaci, w obecnej formule organizacyjnej troszczą się, dbają o polskie lasy i polską przyrodę. I tak, drodzy Państwo, w 2022 roku zwróciłem się w imieniu Związku Leśników do ministra klimatu i środowiska o ustanowienie takiego dnia. Czekaliśmy dość długo na decyzję, ale w 2021 roku ukazało się zarządzenie dyrektora generalnego i fajnie, jakbyście Państwo zapamiętali ten dzień. Dzień 12 lipca. Zarządzeniem nr 39 dyrektora generalnego lasów z 2021 roku został uznany za Dzień Leśnika. 12 lipca. I w kalendarzu jest wtedy Jana Gwalberta. Wiecie Państwo, nie chciałbym wchodzić tu w sprawy wiary, bo każdy wierzy w co innego, każdy ma własne poglądy, własne jakieś rzeczy, czy sprawy, w które wierzy oczywiście. Natomiast 12 lipca, dlatego jest ten Dzień Leśnika, bo w kalendarzu jest Jana Gwalberta, a Jan Gwalbert został ustanowiony oficjalnym patronem leśników w 1951 roku przez papieża Piusa XII i być może dlatego właśnie ten 12 lipca został wyznaczony Dniem Leśnika. Natomiast ale im więcej tych dni związanych z lasem, tym więcej okazji do celebrowania chyba. No jasne, fantastycznie. Bardzo dziękuję za tą podpowiedź i za takie wrażenie właśnie, bo proszę Państwa, leśnicy generalnie są ludźmi bardzo zajętymi. Nasza praca jest no właśnie taka specyficzna, że leśnikiem się nie bywa między na przykład 7 a 15, tylko leśnikiem się jest całe życie, całą dobę na okrągło. To jest taki sposób na życie, praca z pasją. I wierzcie mi Państwo, że wiem, co mówię, bo akurat może nie 12 lipca, ale 2 lipca mija mi 40 lat pracy w Lasach Państwowych. Leśnikiem był mój ojciec zaraz po wojnie. Od przedszkola, odkąd sięgam swoją własną percepcją, nie było innego pomysłu na życie, tylko że będę leśnikiem. To wiem, jak to wygląda, że tym leśnikiem jest się cały czas i na te świętowanie jest mało czasu. Natomiast, szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę na to, że taki Dzień Leśnika, czy to jest Dzień Leśnika i Drzewiarza, czy to są dni odnowień, zalesień, czy to jest Dzień Ochrony Środowiska, czy Dzień Ziemi, czy Dzień Leśnika 12 lipca. To jest znakomita okazja, żeby zwrócić uwagę na las, na piękno przyrody, które nas otacza, na to, że my ludzie mamy, że powiem, no, twarze czasami pełne różnego rodzaju frazesów o ochronie przyrody, o trosce o las, o przyrodę. W ostatnim czasie ciągle się mówi, że o wycinkach lasów, o rabunkowej gospodarce leśnej, o wielu innych rzeczach. Wszyscy mówimy, natomiast niewiele robimy w tym kierunku, żeby ten las chronić. I las jest taką kolebką natury. Jest takie też nawet leśne powiedzenie, las ojciec nasz, my dzieci jego, więc chodźmy do niego. Może zapomnieliśmy o tym, ale autorytet rodzica i szacunek dla rodzica to jest podstawa naszej kultury, podstawa naszego bytu. I bardzo was wszystkich proszę przy tej okazji, skoro mam okazję się na takim znakomitym kanale Zero, na takim medium wypowiedzieć. Szanujcie ten las, szanujcie pracę ludzi, którzy pracują w tym lesie. Leśników, drzewiarzy, przedsiębiorców leśnych, wykonawców tych wszystkich prac, tych, którzy wywożą te drewno, ci, którzy przygotowują drewno, ci, którzy pochylają się nad każdą rośliną, znają szlaki przejścia
mrówek i innych owadów, trasy przelotu ptaków, miejsca gniazdowania ptaków. Troszczą się o każdą drobinę i każdy organizm w tym lesie, bo to jest taki znakomity, pięknie ze sobą powiązany organizm, las i środowisko przyrodnicze. My przez wiele lat uczymy się w różnych szkołach, zdobywamy różnego rodzaju dyplomy, ale przede wszystkim uczymy się od przyrody. Podpatrujemy tą przyrodę, żyjemy blisko tej przyrody, zbieramy doświadczenia przez lata pracy i w zawodzie leśnika jest bardzo ważne doświadczenie, bo ja wiem sam po sobie, inaczej patrzyłem na las, kiedy zaczynałem pracę w lesie, kiedy miałem 10 lat pracy, 20 lat pracy i teraz, kiedy mam 40 lat pracy, również inaczej na wiele rzeczy patrzę. I taki dzień świąteczny, czy on jest obchodzony razem z drzewiarzami, czy z inną branżą, jest bardzo ważny i bardzo potrzebny po to właśnie, żeby zwrócić uwagę na ten las, zwrócić uwagę na ludzi tam pracujących, przynajmniej starać się zrozumieć, co oni tam robią, albo zwyczajnie mi zaufać. Proszę Państwa, czy komentujemy decyzję lekarza, kiedy idziemy i lekarz nam zapisuje jakieś tutaj zabiegi albo no, środki do zażycia? Czy patrzymy na ręce mechanikowi, który naprawia nasz samochód, dajemy mu kluczyki i szczęśliwie odbieramy za chwilę samochód z hasłem, że można dalej bezpiecznie jechać. Mówiliście Państwo tu przedtem o ubezpieczeniach. Zabezpieczamy się w jakiś sposób przed różnymi zdarzeniami losu. My leśnicy jesteśmy gwarantem, że ten las będzie istniał w niezakłócony sposób. Trwałość tego lasu, który nas otacza, to jest naszym podstawowym zadaniem, że tak gospodarzymy w lesie, na podstawie tego, jak podpatrujemy przyrodę, jak dzieją się tam różnego rodzaju procesy przyrodnicze. Czasami musimy się wtrącać w tą przyrodę i wyprzedzać te procesy przyrodnicze z różnych powodów. Natomiast bardzo nam jest potrzebne to zaufanie. Zaufanie społeczne, zaufanie ludzi, którzy są wokół nas, zaufanie polityków, mediów, wszystkich wokół. I bardzo o to proszę przy okazji tego święta i wcale nie dementuję, że my nie obchodzimy tego święta leśnika i drzewiarza. Natomiast tutaj nie tylko chodzi o świętowanie, ale właśnie o rozumienie, szacunek i uznanie tych pewnego rodzaju autorytetów. Nie bezkrytycznie, Boże broń, ja wcale do tego nie namawiam. Obserwujcie Państwo, interesujcie się, nawet zachęcam zresztą. W tej chwili wiele w tym kierunku robimy, nie tylko w tej chwili, ale w tej chwili szczególnie w Lasach Państwowych, żeby ta komunikacja o tym, co robimy, była jak najlepsza, żeby ludzie mogli pytać, mogli z nami rozmawiać, żeby mogli interesować się i naszą pracą, ale przede wszystkim tym lasem i przyrodą, bo zobaczcie Państwo, jeszcze tylko dopowiem, że jak las głęboko jest osadzony w wielu sferach naszego życia. W kulturze, w gospodarce, w rekreacji, wypoczynku, w różnego rodzaju wrażeniach estetycznych. Las ma wiele, wiele funkcji i czasami go kojarzymy tylko właśnie i mówimy o tych wycinkach, o drewnie, o drzewiarzach, którzy mają to swoje święto. Natomiast las ma wiele, wiele przeróżnych funkcji i każdy z nas do lasu przychodzi w zasadzie po coś innego, prawda? Też przychodzi. Rozumiem, że drzewiarze to są te osoby, które zajmują się wycinką i... Nie. Drzewiarze to są ludzie, którzy od leśników odbierają drewno, bo drewno pochodzi z drzew. Drzewiarze odbierają od nas drewno i ich rolą jest to, żeby z tego drewna zrobić jak najpiękniejszy, jak najlepszy, jak najcenniejszy materiał. Oni się znają na przerobie okrągłego drewna. I wie pan, z jednego kawałka drewna można zrobić polana do kominka i z tego samego kawałka drewna można zrobić na przykład piękne skrzypce, które służą przez wiele lat. Można zrobić rzeźbę, dzieło sztuki, ramę do cennego obrazu. No, przeróżne rzeczy. Można zbudować dom, zrobić, nie wiem, ołówek, czy oprawę długopisu, którym piszemy, krzesło, na którym siedzimy. Wspomniał pan o zaufaniu do polityków. Mhm. Rozumiem, że politycy mają wpływ na lasy, ponieważ lasy to też jest biznes i to trzeba pamiętać. Natomiast jak w takim razie środowisko leśników i drzewiarzy zareagowało parę lat temu na zakaz wstępu do lasów, jak mieliśmy pandemię? Czy to z perspektywy czasu ocenia pan, że to była słuszna decyzja, czy była to absurdalna decyzja? Bo zdania wśród ludzi niezbliżonych do lasu są podzielone, ale myślę, że bardziej w stronę, że to było absurdalne.
Wie pan, zawsze dobrze się ocenia pewne działania post factum, kiedy już minęło sporo czasu. Kiedy ale bez przesady. No to nie chyba jest, możemy sobie powiedzieć, jak wtedy pan to oceniał, czy to było słuszne, czy niesłuszne. Natomiast my leśnicy działamy w oparciu o ustawę o lasach, która powstała w 1991 roku. Jest u nas też struktura hierarchiczna. Na czele Lasów Państwowych stoi dyrektor generalny, który podlega z kolei ministrowi klimatu i środowiska i wydaje decyzje, zarządzenia, różnego rodzaju wytyczne, jak mamy pracować. Przekazuje je dyrektorom regionalnym, dyrektorze regionalnie nadleśniczym pracownikom nadleśnictwa. Tak to działa. Natomiast była to swojego rodzaju decyzja polityczna o zakazie wstępu do lasu, która też wzbudziła zdumienie w wielu osobach, wzbudziła protest. Za chwilę zresztą ona została, że powiem, anulowana. Był moment, kiedy musieliśmy zamykać nawet parkingi czy miejsca postoju pojazdów, które urządzamy, żeby ludzie korzystali z lasu. I oczywiście budziła duże i sprzeczne emocje ta decyzja. Natomiast dzięki Bogu została szybko anulowana i wycofano się z tego pomysłu. No bo las jest potrzebny nam wszystkim. I las na ten czas chyba był i jest zawsze idealnym miejscem do odpoczynku, rekreacji, do zaczerpnięcia świeżego powietrza, które wtedy tak było cenne, do pewnego rodzaju poszukania nawet samotności, bo wiecie państwo, to był czas, kiedy ludzie bali się ludzi, prawda? Odsuwali się od siebie, jak ktoś zakaszlał albo kichnął, to wszyscy z przerażeniem prawie się od niego odsuwali. I ten las był takim azylem, idealnym miejscem, gdzie można było spędzać czas. Stąd ta decyzja spotkała się z takimi skrajnymi emocjami i tak jak mówię, dobrze, że została szybko anulowana, ale jej skutki długi czas trwały. Natomiast, szanowni państwo, może ta decyzja pokazała nam właśnie tak przewrotnie może, jak cenny jest dla nas las, jak potrzebny, jak chcemy korzystać z tego lasu, jak on jest dla nas ważny. I myślę, że to też trzeba może w ten sposób spojrzeć na tę sprawę. Pozytywami też podczas trwania waszego święta jest to, że w całej Polsce trwa akcja sadzenia młodych drzewek. Ja na przykład uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, że sadzimy... Nasadzenia? Nasadzenia, tak. Rozumiem, że to się odbywa w całej Polsce i jest to jakby taka częsta sytuacja, no bo widzę miejsca... Raz do roku po prostu. Ale ja myślę, że to się odbywa chyba częściej, bo właśnie to chciałam wiedzieć, dlatego że bardzo często mogę zwrócić uwagę, jestem fanką lasu, od razu mówię, wychowałam się na Mazurach i po prostu... Czasami jak przyjeżdżam tam i widzę te puste połacie, bo taka prawda, tam gdzie był kiedyś las mojej babci, na przykład tam kawałek przy lesie. No i rzeczywiście obok jest ogrodzone taką siatką, taką leśną, te młode nasadzenia. Czy to często jest tak, że wy to robicie w ciągu roku? Czy to są tylko zaplanowane akcje, na przykład, nie wiem, robimy to w dniu naszego święta, czy też i w innych jakby sytuacjach też takie nasadzenia są? Bo nie oszukujmy się, dużo jest wolnych połaci bez drzew, które możemy spotkać pod autostrady, pod inne jakby rzeczy, które się tworzą. Oczywiście, słusznie pani zauważyła i dobrze pani zaobserwowała, że niektóre połacie właśnie są pod autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe. W wielu miejscach też wycina się las, który niestety nie będzie już odnowiony, bo te nasadzenia to się nazywają odnowieniami lasu. Natomiast wszędzie tam, gdzie leśnicy planują, to się nazywa cięcia rębne, w dojrzałych drzewostanach, które mają określony wiek w zależności od gatunku, wycina się drzewa i w zasadzie natychmiast się odnawia, chociaż ustawa daje na to 5 lat na odnowienie lasu, ale najczęściej to się odnawia natychmiast. I ta praca trwa, prace w lesie trwają cały rok. I sadzenie również w zasadzie trwa cały rok, bo powszechnie jest przyjęte, że wiosna kojarzy się nam z widokiem ludzi, którzy za pomocą kosturów, sadzarek, łopat sadzą sadzonki drzew w miejscach, gdzie wcześniej drzewa zostały wycięte. Natomiast różnego rodzaju zabiegi, różnego rodzaju prace związane również z sadzeniem drzew odbywają się cały rok.
bo przebudowujemy drzewostany, na przykład, które kiedyś sadziliśmy zaraz po wojnie, leśnicy sadzili, nowy las w miejscach, gdzie przedtem były pola, nieużytki, pastwiska, powstawał las najczęściej sosnowy, bo wtedy chodziło, żeby było szybko, żeby było łatwo. I teraz przebudowujemy te lasy, usuwamy część sosen, podsadzamy je na przykład bukiem, klonem, dębem, w zależności od siedliska, czyli od możliwości gleby i warunków wilgotnościowych. Także naprawdę ten widok ludzi sadzących drzewa w lesie jest bardzo częsty i bardzo często to zobaczymy w zasadzie w całym roku, bo inne warunki są na przykład w lasach górskich, gdzie sadzimy drzewka z zakrytym systemem korzeniowym bardzo późno, bo pora roku na to pozwala, determinuje to zejście śniegów, warunki wilgotnościowe, bo kiedy stoi woda, też nie można sadzić. Także, drodzy Państwo, to sadzenie związane jest głównie z wiosną, ale też powszechnie sadzimy jesienią. Powszechnie też inicjujemy odnowienia naturalne i mogła Pani nieraz widzieć jakąś połać pozbawioną lasu i wydaje się, że tam nic nie rośnie, a tam trwa obsiew sosny, wysiały się nasionka sosny, rosną maciubkiem maleńkie takie siewki sosny, które są mało widoczne, ale to wbrew pozorom to jest też już las. Nam się kojarzy, że to jest las mojej babci, który ma 120 czy 150 lat i mam do niego sentyment, czy las na przykład sadzony przez mojego ojca, czy przez moich rodziców. Tak jak mówiłem, mój ojciec był też leśnikiem. Natomiast las to jest pojęcie bardzo, bardzo względne, bardzo złożone i niektórzy się ludzie na nas obrażają, że nazywamy lasem jakąś tutaj plantację taką, niektórzy mówią choinek, czy sosenek posianych, czy posadzonych wrzątki. Ale to jest nasza rola i nasze dzieło, żeby właśnie z tej pozornie wyglądającej plantacji zrobić jak najszybciej faktycznie bioróżnorodny, zróżnicowany, no i przede wszystkim trwały las. Znaczy to dla nas, na przykład, przepraszam, że idę w słowo, dla mnie, jeżeli widzę te małe drzewka, no to dla mnie to są małe drzewka i to nie jest jeszcze las, tylko zalążek lasu, prawda? Lasek. Ile rośnie drzewo? Ile rośnie taka sosna? I jeszcze takie ostatnie pytanie, ile rośnie sosna i kto wybiera miejsca, w których wycinane są te drzewa? Bo ja czasami na przykład Park Rumsicko-Pasymski, Pasym, gmina Pasym, w środku nie ma drzew. Wywiezione te drzewa na tartak, bo tam są tartaki, nie wiem na co tam do użytku. Ale te drzewa były zdrowe. Znaczy moim zdaniem może się nie zna, może kornik gdzieś od korzenia jadł. Ale chciałabym wiedzieć jako taki zwykły obywatel, na jakiej podstawie wycinane są drzewa na przykład w parku. Właśnie takim rumsicko-pasymskim. Ale mówi Pani o parku jakim? Park to jest tak zwany park krajobrazowy, to jest na Warmia. Ale chodzi mi o to, jakby kto... Kto decyduje, że ta połać będzie wycięta i teraz posadzimy te małe sadzonki, które my mamy uważać za las, ale normalny człowiek zawsze mówi, że las to las, wiadomo, to duże drzewo, gdzie się można oprzeć, do brzozy przytulić, prawda, bo do samosiejki się też nie przytuli. Więc jakby chciałabym wiedzieć, na jakiej podstawie właśnie są wycinane drzewa, bo myślę, że wielu naszych obserwujących to interesuje i ile rośnie takie drzewo, żeby było takie, że ja wizualnie przyzwyczajona, stary człowiek, prawda, do tego, że drzewo to takie jest, prawda, a nie takie. Jasne. Proszę Pani, parki krajobrazowe są najczęściej normalnymi lasami gospodarczymi, w którym trwają różnego rodzaju prace, które nazywamy czyszczaniami, trzebieżami, cięciami rębnymi i wszystkie decyzje, wszystkie plany dotyczące jakichkolwiek działań w lesie są przygotowane przez leśników i realizowane przez leśników. Mamy do pomocy tutaj biura urządzania lasu, które taksują, oceniają, szacują, co w tym lesie jest, wyliczają masę rosnących tam drzew, planują zabiegi właśnie, kiedy tam zrobić cięcia rębne, kiedy dokonać trzebieży, kiedy odsłonić dno lasu i wprowadzić tam inny gatunek. To jest bardzo złożony, bardzo skomplikowany proces, za którym rzeczywiście stoją w zasadzie tylko i wyłącznie leśnicy. I wszystko, co dzieje się w lesie, dzieje się z inicjatywy leśników, natomiast dzieje się to też na podstawie właśnie tych obserwacji przyrodniczych, które prowadzimy, bo tak jak Pani powiedziała, jest wiele zagrożeń czyhających na las, wiele zagrożeń i biotycznych, i abiotycznych. Mamy w tej chwili ogromny problem z jemiołą, mamy problem z zakłóceniem stosunków wodnych, bo raz zalewa las woda, raz jest susza. Do tego dochodzą różnego rodzaju owady, które wykorzystują jakby chwilowe osłabienie drzew i atakują. Wyprzedzamy te procesy, usuwamy
usuwamy drzewa, zamieniamy innymi po to, żeby ten las był cały czas istniał i był trwały. Czasami są takie miejsca w lesie, o czym Państwo macie prawo nie wiedzieć, że my celowo zostawiamy je nieodnowione na jakiś czas, bo na przykład jest taki ptak, który się nazywa skowronek borowy, nazywany lerką. I on potrzebuje do swojego rozrodu, do tego, żeby ten gatunek przetrwał, potrzebuje właśnie wyciętych połaci lasu, bo on w takich miejscach się gnieździ. I my czasami celowo zostawiamy takie miejsca, żeby pomóc właśnie temu gatunkowi ptaka. Fajnie. Natomiast Monika, my mieszczuchy po prostu ale nie fajnie. Mamy pojęcia. Znaczy, ja jednak chciałabym powiedzieć, że wychowałam się na wsi i bardzo tego chciałam powiedzieć. I ja muszę to też powiedzieć, że jak byłam młodą dziewczynką, to ja nie widziałam tylu wycinek. Ale rozumiem, świat się rozwija i życie się zmienia i jest większe zapotrzebowanie na wszystko i na drewno. Ja tego nie widziałam za czasów swojego dzieciństwa. Myślę, że tego było dużo mniej, pomimo, nie że były tak... Nie patrzyłaś na to, Monika, po prostu nie patrzyłaś. Nie, no słuchaj, może byłam mała i mi się wydawało, że ten krzak jest duży. Pani Moniko, zmieniły się zasady w ogóle gospodarki leśnej, bo miała pani tego prawo nie widzieć, bo kiedyś drwal siadał na motocykl albo na rower, jechał z piłą i tu wyciął kilka drzew. Tam kilka drzew. No jedno, dwa, trzy, tak, ale tutaj nagle są setki wycięte. Wozem konnym, który za nim zrywał, czyli wyciągał to drewno i wyglądało to zupełnie inaczej. Tu stał stosik drewna, dwa metry, tam trzy. Natomiast dzisiaj przyjeżdżają duże maszyny. Wycinają po prostu pola. Tak jest, wycinają, prowadzą cięcia, może tak nazwijmy. To ja, proszę pana, powiem szczerze, jako człowiek szanuję bardzo pana, leśników, pracę i wszystko, ale ja ogólnie jako obywatel jestem załamana i wolałam to stare życie, w którym gdzieś się drzewo wywaliło, i wróciło. Monika Węszy-Spisek. Nie, ja po prostu uważam, że warto szanować czasy. Zaręczam pani, że my też, bo my leśnicy... Ja wiem, ja wierzę panu naprawdę na słowo. W każdym razie... U mnie pierwszego wrażenia nie da się zrobić za drugim razem, ale uważam, że po prostu las to jest las, a nie po prostu mały krzak. Ja też mi na działce właśnie na Warmii rosną samosiejki i nie można ich ruszyć, bo już w tej całym tym obrębie mają, są grubsze i w ogóle, ale też tam część można wyciąć, ale wtedy jakaś drzewnica ma święto i nie można tam robić do jakiegoś tam... Ja to wszystko drzewnica wiem, proszę bardzo. Nie to wiem, prawda, jakieś tam wylęgarnia. Samosiejki nie ruszaj. Tak. Panie ja Jarosławie, uważam, dziękujemy że bardzo. Za dużo tego jest. Dziękujemy piękna. Bardzo za pouczającą rozmowę. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. Dobrego w dniu święta i nie tylko. Buziaki. Zaraz mamy następnego gościa. Ja Monika Węszy, wszędzie do drzewa. Spisek. Nie. Jasne. Dziękuję Państwu za dobrą rozmowę. Zachęcam, żeby nie tylko od święta kontaktować się z leśnikami, rozmawiać, poznawać. Ja z panem z chęcią porozmawiam, przedyskutuję sprawę wycinki. Tylko jej dadzą hulajnogę i... Tak, ja przyjadę do pana. Polecam się do kontaktu. Papa. Miło, dziękuję za zaproszenie. Miło bardzo. Dziękujemy bardzo. No Monika, ty wszędzie węszysz spisek. Ale przepraszam cię bardzo. Odpowiedz teraz na moje jedno pytanie. Dobrze, ja cię odpowiem na każde byłeś twoje młodym człowiekiem, małolatem. Czy ja jestem cały czas młodym człowiekiem, małolatem. Ale nie, dobrze, ale byłeś mniejszy. Czy widziałeś, żeby tyle było wycinanych drzew? Tak szczerze, powiem. Widziałeś, żeby tyle było wycinanych drzew? Droga Moniko, wydaje mi się, że nie widzisz drzew nasadzanych, bo... Procentowo ich liczba lasów się zwiększyła, moja miła, a po prostu czasy się zmieniły, moja droga, i technika wycinek też się zmieniła. Nie było takiego sprzętu kiedyś, tylko szedł faktycznie chłop z sikierą biłą, a teraz harwester wjeżdża i bang, 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 bang. A ja uważam, że w dużej mierze jest to po prostu pieniądz. Dobrze, Monika, a meble jakie masz? Plastikowe czy masz drewniane? Ja mam, kurczę, wiesz jakie mam? Z odzysku. Z odzysku mam meble. Z hiszpańskiej palmy. Muszę kończyć, bo już reżyserka mówi, słyszysz, nam mówi, ale chcę powiedzieć, że ja mam, kupiłam sobie w domotece ze starych mebli przerobione na nowe meble. To sobie kup starą hulajnogę i przestań jęczeć. Ja nigdy nie miałam hulajnogi, to mogę mieć raz nową, prawda? Dobra, mamy teraz materiał, zapraszamy serdecznie i materiał będzie o strajku taksówkarzy. Zapraszamy serdecznie. No właśnie. O co walczycie, dlaczego walczycie i jakie są plany, jeśli rzeczywiście ta sesja Rady Miejskiej no, nie pójdzie po waszej myśli? Po pierwsze, walczymy o to, o podniesienie stawki maksymalnej, po której taksówkarze mogą pracować, mogą wozić swoich pasażerów na terenie miasta stołecznego Warszawy, która de facto została uchwalona w 1995 roku. Jeżeli Rada Warszawy w dniu dzisiejszym nie podniesie stawek, w dniu jutrzejszym zaplanowany jest protest na przejściach dla pieszych w okolicach lotniska Chopina przy skrzyżowaniu ulic Gordona Bennetta. Będzie to
przepraszamy mieszkańców Warszawy, że to będzie dla nich duże utrudnienie, no ale niech wiedzą, kto, dzięki komu mają te utrudnienia. Dzięki Koalicji Obywatelskiej i ich dyscyplinie partyjnej, którzy na sesji w marcu odrzucili projekt obywatelski. Przepraszam, nie odrzucili, nie poddali go pod pierwsze czytanie. W zeszłym roku zostały odrzucone dwa projekty obywatelskie, również przez ten sam skład Rady Miasta, czyli przez Koalicję Obywatelską. I jeszcze zaznaczyć należy, że rozmawiamy tutaj o stawkach maksymalnych za przejazd taksówką. Co oznacza stawka maksymalna? Uchwalona stawka maksymalna w 1995 roku, tak jak powiedział kolega, pierwszy raz w warszawskich taksówkach pokazała się w 2015 roku, czyli po 20 latach. I dzisiaj sytuacja wygląda analogicznie podobnie. Jeżeli Rada Miasta uchwali nam stawkę maksymalną za przejazd taksówką, nie oznaczać będzie, że natychmiast warszawskie taksówki będą jeździć za tą kwotę, którą została uchwalona przez Radę Miasta. Jest to zabezpieczenie dla polskich przedsiębiorców i mówimy tutaj o polskich przedsiębiorcach, bo ci zagraniczni nie mają nic wspólnego z tą uchwałą, nie stosują się do niej, stosując swoje mnożniki znacznie wykraczają poza obowiązujące prawo, które narzucił samorząd. Jaka to ma być kwota? Dla nas jak najwyższa. Dzisiaj wnioskujemy o 4 zł, o podniesienie z 3 na 4 zł. To jest minimum, które dzisiaj powinno być. Jeśli ta kwota się nie podniesie, co to dla was będzie oznaczać? Wojnę. Dalszą wegetację. Dalsze próby wiązania końca z końcem, dalsze wydłużanie czasu pracy. Tak jak się słyszy od kolegów taksówkarzy, koleżanek, którzy pracują już w tej chwili po 12, 13, czasami nawet dłużej godzin, a to się staje niebezpieczne nie tylko dla nas, ale także dla naszych pasażerów. Też dbamy o bezpieczeństwo pasażerów. Też w niedługim czasie od czerwca miasto chce wprowadzić strefę czystego transportu, co dla nas taksówkarzy będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami w postaci wymiany samochodów na proekologiczne. Jestem też. Właśnie, Taka jestem. Słuchajcie, zanim zaczniemy, przywitamy naszego fantastycznego gościa. Monika się wkurzyła, Adaś, spokojnie. Ja nie, bo od drzewa, ja po prostu czuję to. Czujesz drzewa? Tak. Ja też czuję drzewa. Jak widzicie, na naszym stole jest dieta od brokuła, ale tak chce się, tylko że nie mogę teraz, bo mi to wszystko wchodzi w zęby. Moi drodzy, jedzenie, które dostaliśmy od naszego partnera, dieta od brokuła, jeśli wy, tak samo jak my, macie rano, nie macie rano wystarczająco czasu na to, żeby przygotować sobie śniadanie, obiad czy kolację, to skorzystajcie z oferty cateringowej diety od brokuła, dostępnej na stronie dietybrokuła.pl. No i oczywiście z naszym tutaj kodem 015 macie 15% rabatu na dietę. Wiem, że bardzo dużo ludzi je już dietę od brokuła. Ja w ogóle widziałam te checkpointy takie, to możesz tam pójść sobie kupić coś, dieta od brokuła. Ja nie widziałem checkpointów, ale widzę naszego gościa. No, ja obok też widzę. Ciebie siedzi po twojej... Cześć, dzień dobry. Cześć. Cześć. Wyspany? Atutowy. Tak, producent wyspać? Muzyczny. Czterokrotny laureat Nagrody Popkillera. 4 razy pod rząd. To jest niesamowite. To tam inni nie biorą udziału w tym, co tu chodzi. Nie wiem, ale... Kto przyznaje tę nagrodę? Bo wczoraj była gala Popkillera. W moim przypadku przyznało je gremium. Ale tam są różne gremia, nie? Bardzo podobne, wydaje mi się, aczkolwiek może są jakieś tam nie, zmiany. Nie, bo tam jest publiczność, tak. Dziennikarskie gremium, jakie jeszcze jest? Nie, no to są chyba właśnie publiczność i gremium, ale jest też gremium DJ-skie, z tego co pamiętam. Gremium DJ-skie to poważne gremium. Ale DJ-e oceniają DJ-ów, wiesz, żeby to było... A to gremium, poczekaj, bo wiesz, ja jestem poza tym światem, zupełnie mnie to nie dotyczy, więc nie wiem, ale to znaczy, że raperom przyznają raperzy tam nagrody? Wydaje mi się, że bardziej recenzenci, dziennikarze. A, czyli ta sama gadka co zawsze. Winston był? Wiesz co, nie mam pojęcia. Dobra, kto był? Co widziałeś? Co widziałeś? Opowiadaj. Co widziałem? Przyjechałem do hali Expo. Hali Expo. Mhm. Tak, dobrze pamiętam. No, pogadałem sobie z Wazim, z DJ-em, z moim ziemalem. No i w zasadzie od razu gala się zaczęła, więc poszliśmy do stolika, który... I od razu zaczęli dawać nagrody. Nie, no były jeszcze kategorie, wiesz, amerykańskie i zagraniczne. No właśnie, to jest ciekawa sprawa, jak myślisz, bo on był na początku, nie? Tak, tak. A raper Ameryki, zagraniczny raper roku, płyta i tak dalej. Jak myślisz, to ma w ogóle sens, że w kraju
w Europie Środkowej przyznać takie nagrody, które nigdy tych ludzie, ci ludzie nigdy ich nie dostaną tak naprawdę, bo wiem, że Popkiller nie wysyła chyba do wytwórni. Nie, ale widziałem, że paru raperów chyba dostało Popkillery. No jak przyjeżdżają do Polski. Tak, jak przyjeżdżałem do Polski, tak. Więc nie wiem, jak traktują to wyróżnienie, ale wydaje mi się, że część z nich na pewno docenia fakt, że w innym kraju też, wiesz, są docenieni. No tak, ale jak wygląda procedura, znaczy sam proces ogłaszania tych, co wychodzi ktoś na scenę, rozumiem, to raperzy przyznawali je, znaczy wręczają, nie? Ktoś wchodzi na scenę, mówi and the winner is, znaczy... No, różni ludzie z branży około muzycznej, którego z nami nie? Niestety nie ma tam Travis Scott, no nie ma go z nami. Nie ma, jest jego mama przyjechała. Nie, to wygląda tak, że Waldemar Kasta po prostu kategorie zagraniczne czyta i wiesz, wszystko... Jako anonser po prostu... No troszkę tak, ale na pewno to jest fajna ciekawostka. Dla mnie, wiesz, no, wiele z tych rzeczy nie słyszałem, więc dokształcam się też. No dobra, to masz cztery Popkillery obok siebie, już postawiłeś sobie w nachacie? Właśnie nie przyniosłeś? No nie wiedziałem, nikt mi nie napisał. Wziąć i się pochwalić. Zobacz, jak to jest wykonane. Jak to jest... Nie no, wykonane jest naprawdę klasa? Bardzo fajne, tak, klasa. Ale to dobra, każdy jest tak samo wykonany, to jest poprzednio? Podobnie, bo... Czy jakoś... się poprawia. Jest cały czas bardzo dobrze. No dobra, to są oficjalne... Nie, no oficjalne... dobra, ale tak z kuluarów, tam z tyłu, no prawda? No właśnie, to nas obchodzi. Tak, jak to tam wygląda w tych kuluarach? Czy były awantury? Czy, o której wróciłeś? O której wróciłeś? Wróciłem o 22. A to wcześniej. Cieniutko. Cieniutko. To jeszcze chyba zaczęło? Jeszcze wręczali chyba. Zaczęło się o godzinie 19, ale ja już miałem ze sobą Popkillery, gdzie no, było ciężko na następny dzień, więc no, Tom Gale... A jedzenie jak... dają tam, wszystko dają? Jest open bar, bardzo ważna rzecz. Od brokuła pewnie? Nie, jedzenia nie ma. Słuchaj. Nie ma? No, nie ma. Ja mam tą przyjemność... Ale jest Bacardi. Oszczędzają. Ja tą niewątpliwą przyjemność, że moje studio jest na ulicy Kolejowej, czyli na tej samej ulicy, no to na Prozdyńskiego jest Expo, to jest przedłużenie Kolejowej. I już kolejny rok pod rząd miałem tą przyjemność, że przypadkiem tego dnia do mnie przychodzą różne osoby, które normalnie by nie przyszły. Mm-hmm. Sobel na przykład przyjął, zanim był na tych Popkillerach. Super, siedzieliśmy właśnie razem przy stole. No i właśnie była rozkmina, z kim będzie przy stoliku, widzisz, ale... A tam są stoliki takie? No, to tak. Nie tak w rzędzie. Takie, a nie tak w rzędzie siedzą. Na Oscarach też siedzą w rzędzie. Chcesz nie... mi dokończyć? Tak, to? Proszę. Chciałbym się dowiedzieć po prostu fizycznie, jak duży jest ten open bar, nie? Bo... A, no fizycznie... Open bar, żeby podobał polskiemu hip-hopowi, to musi być kawał open baru. Powiem ci tak, drinki są na pewno mocne, bo mój ziomal spróbował sobie drineczkę i mówił... Ten kolega śpi na krzesłach przed nami, tak, o nim mówisz, aha. Tak, dokładnie. Mówił, że są naprawdę spoko. Nie było transmisji z tego wydarzenia, a parę lat temu była transmisja. Tak, była. Ale ja tak słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, nie chcę tutaj... Że ta transmisja między innymi dlatego się nie odbywa, no bo wiele osób nie chciało w światłach kamer odbierać tych nagród, bo już właśnie ten open bar je trochę eliminował z tej punkty. Czy możesz powiedzieć, czy naprawdę już od wczesnych, od pierwszych nagród już ten bar był okupowany, czy raperzy tak znaczy ogólnie jak wszedłem sobie do Expo i chciałem wziąć wodę, no to już była kolejka, trzeba było chwilę zaczekać i tam wiesz, nikt się nie oszczędza, zresztą no komu jak komu, no ale kurczę, lata w branży przeżyłeś, więc wiesz jak to wygląda. No. Nie, no, i to jest niebezpieczny lata sport. Lata w branży przeżyłem, ale nigdy nie byłem na rozdaniu nagród, więc to tak naprawdę nie wiem. No. A jakiś smaczek z wczoraj? Kurczę, ciężko powiedzieć. Ktoś spadł, nie wiem, ktoś coś tam się wydarzyło. Afura grał. Afura grał? Tak. A kto to jest Afura? No to jest taki raper, co jest popularny tylko w Polsce, z Ameryki. Aha. Ale mieszka w Czechach w ogóle. Żeby no dobra, ale to odbywa się tak samo, bo jeżeli chyba nie ma... Chyba fan wizyt na targówku. Tak? No taka prawda, to mogę powiedzieć, no widziałem gościa. Powiem całą historię o nim. Przyjechał, graliśmy koncert w Pradze Czeskiej, pojawił się Afura, który mieszkał wtedy gdzieś pod Pragą, konkubinę czeszkę ma i był tam native speakerem angielskiego. Jak przyjechał do tej Pragi na ten nasz koncert, dwa dni go nie było. Jak wrócił, to miał oczy wielkości naprawdę tych talerzy i nie był w stanie nic powiedzieć. I na tej podstawie mniemam, że mógł być po prostu z Pragi na targówek, pojechać i dopiero wrócić. Ale słuchaj, bo takie miejsce, taka gala to jest też okazja do spotkań i przecięcia się różnych ludzi z różnych pokoleń i producentów i raperów. I to jest miejsce, gdzie zawierają się nowe znajomości i potencjalne współprace?
Dogadałeś się z kimś? Wczoraj akurat... do ciebie podbił, mordo. Nie, no, czwarty, o 22 był w domu. Czwarty pop killer, byśmy coś zrobili, mordeczku. Nie, nie, ale na pewno, wiesz, fakt, że wiele osób spotyka się w jednym miejscu. No, ja miałem okazję wczoraj przeciąć się też z Kenkę, z którym widziałem się lata temu. Pewno mnie też nie pamiętał, więc bardzo się cieszyłem, że mogłem go zobaczyć. Tak samo, wiesz, artyści, z którymi czasem współpracuję rzadziej, a jest okazja po prostu zbić się na gali, wymienić parę zdań, to naprawdę to też, spoko. Słuchaj, to też w dzisiejszych czasach, to wiesz, przy tej sytuacji, gdzie bardzo dużo się odbywa tej współpracy online, to też można poznać dopiero ludzi, z którymi się współpracuje. To tak, nie? Ja mam to do siebie, że nie współpracuję online, tylko zawsze w studio, więc... A to rzadkość w dzisiejszych czasach. A widzisz, no zapraszam. Ale czy też jest taka... Ja mieszkam na Żoliborzu, więc... A to niedaleko. Zapraszam. Czy też jest blisko taka adrenalina? Prezesa? Nie. Ten prezes. Blisko, nie blisko, kiedyś bliżej mieszkał. Jest taka adrenalina, bo jest, rozumiem, kilka nominacji w jednej kategorii i to tak się też odbywa? Kilka nominacji w jednej kategorii. No, że tam parę osób jest nominowanych, tak? Tak. A, no tak, tak, zawsze. Pięć. Czyli, że niepewność jest? Tak, czy taka niepewność? Nie, no niepewność jest zawsze. No, to nie jest tak, że przychodzę na... No, ale przecież co roku bierzesz od 4 lat, tak? No tak. No to tu wierzę, tam chodzi jak po swoje. Do tego baru po to tam ten drink alkoholowy. Ale no, wiesz... No, no bo nie bądź skromny, powiedz prawdę. Nie, no mówię prawdę, naprawdę. No. No mówię prawdę, no to jaka jest prawda? No prawda jest taka, że nigdy nie oczekuję tego, że idąc na popkillery wyjdę z nagrodą. Jest to dla mnie mega wyróżnienie, że mogę odebrać statuetkę, podziękować, bo to jest... No że i tu nie ma, wiesz co, naprawdę. Fopa, żeś zrobiłam, chciała zobaczyć. A powiedz mi, czy ty jak produkujesz muzykę, to produkujesz to tak jak teraz bardzo popularną metodą na wielu producentów naraz? Nie. I właśnie to jest powód, dla którego dostajesz popkillery, wiesz o tym? Nie rozkminiałem. Nie rozkminiałeś tego, tak sobie pomyślałem tak teraz, no bo powiedz. Bardzo popularne teraz jest, w sumie... Po polsku po prostu. Kolaboracje. Można powiedzieć, że co drugi bit jest zrobiony w kolaboracji. Aha. Mhm. No więc trudno, żeby muzyka zrobiona w kolaboracji wygrywała producenta roku, no bo parę osób musiałoby dostać ten tytuł, więc siłą rzeczy producentem roku może być tylko ten, który produkuje sam. Jest trochę coś, tak może być, nie? Może coś w tym być, ale w ogóle nie podchodziłem do tego. Ja... No wiesz, bo teraz naprawdę sami wejdziesz w te kredycji, tam 5 producentów robią. Tak. I co w ogóle sądzisz o takiej formie produkcji muzyki? Bo do czego zmierzam? Bo jak gadam z ludźmi, którzy tak pracują, to oni mi tłumaczą, że to jest bardzo fajne, bo to daje im... Raz, że szybciej powstają rzeczy, a dwa, że po prostu różne pomysły się zbierają w jednym miejscu i taka kolaboracja na tym głównie ma polegać. A mi się wydaje, że to nie do końca chyba. Wiesz co, ja bardzo lubię pracować w studio, więc kolaboracje nie stanowią dla mnie żadnego problemu. Aczkolwiek dużo bardziej wolę te kolaboracje, tak jak mówię, wiesz, fizycznie, że siedzimy obydwoje przy biurku, jesteśmy w jednym pokoju, robimy burzę mózgów, gramy, robimy jakieś małe jam session i dopiero z tego powstaje numer, a jakby opcja taka, że ktoś wysyła lupa, jak go sobie obraca, bo średnio. Bo kiedy jest już produkt finalny, nie? No to trudno... z pozycji słuchacza na przykład skumać, kto zrobił perkusję, kto zrobił bas, a kto... No i finalnie nie ma to znaczenia, bo no właśnie, chodzi o to, żeby numer był dobry. Ale finalnie też, a kto robił beat, no robił go ten i tam, wiesz, cała lista. Ja skupiam się na tym, żeby przede wszystkim muzyka dawała mi radość, bo serio, jestem obecnie w miejscu, o którym zawsze marzyłem. No nie sądziłem, że wiesz, przetniemy się. Pamiętam, jak miałeś trasę Kurt Rolson, jak byłeś w mega klubie, no to na maksa stresowałem się, żeby podejść do ciebie, stary. Bo to jest Dąbrowy Górnicze, nie? Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, ogólnie Zagłębie. To wiesz, mega się stresowałem podejść do ciebie i mam podpis Ser Micha na Kurcie Rolsonie, bo... No widzisz. Wiem, no. Nieźle, co? Widzisz, Monika, a ty nie masz. Dobra, a z kim teraz współpracujesz, jeżeli chodzi o raperów? Chciałbym, żebyś się podpisał. Z kim współpracuję? No. No, nie ograniczam się cały czas, bo... Poznawanie nowych ludzi też jest zajebiste i w momencie, kiedy
spotykam kogoś pierwszy raz w studiu, też jest inna energia. Czasem może być taka, że nic z tego nie wyjdzie, a czasem mogą wyjść naprawdę super rzeczy. Ale obecnie skupiam się na współpracy z Mijem ATZ-em, z Okim, z Filipem, z Tako, chociaż no teraz jesteśmy po płycie, więc z Kukonem, Awim. Jest wiele osób, których traktuję mega blisko i bardzo mi to odpowiada, że na przyjacielskich relacjach możemy robić fajne rzeczy. No dobra, powiedz mi, a współpracujesz też z takimi wykonawcami, którzy nie do końca sami są twórcami swoich dzieł? Chodzi ci o... Chodzi mi na przykład o raperów, którzy mają napisane teksty przez kogoś innego. O, inaczej. Mówisz, o, pracujemy w studiu, spotykasz się z rapem w studiu, mówisz, słuchaj, muszę wyjść na chwilę, wiesz, ten, i wraca, o, mam, już napisałem tekst, bo... A masz jakieś przykłady, bo ja akurat... No nie, no, wiesz, no, nie mam przykładów, ale zakładam, że nie wszyscy młodzi raperzy sami sobie piszą. Inaczej, jak masz właśnie, tak jak ci producenci, że 5 producentów, to czasami też w autorach tekstów jest 3. No tak. A tekst tak. ma 2 zwrotki i 12. To wychodzi, że przynajmniej po 8 pisał to inny. Albo tam jest. Wiesz, co chodzi? No tak, inaczej, tak, rozumiem, no ja, cały songwriting. Ja jestem starej daty, jestem starym człowiekiem i mi się wydawało zawsze tak... Że raper powinien oddyskować. Że raper rapuje swój tekst, a producent jest jeden, bo robi swój beat, nie? DJ Premier robił sam jeden swój beat, a no ten tak, nie potrzebował tak. 5, żeby mu ktoś zrobił bas, bo wiesz, jak zrobić bas, jak zrobić scratch i wiesz. A nagle wychodzi na to, że może być 5 producentów, 3 autorów tekstu i... I tak naprawdę na końcu nie wiadomo, czy to jest kawałek. A jeszcze musi być menadżer z wytwórni i asystent. Wiesz, co chodzi? No tak, tak. Nie mów mi, że tak nie jest. No nie, no, w twoim przypadku tak nie jest, ale są różne w przypadku sytuacje. Tej branży na pewno. Znaczy tak są różne sytuacje, bo przykładem są też kampy, w których uczestniczy się w grupach, że wyjeżdżasz gdzieś albo idziesz na spotkanie. Ja wiem, to tam też musi być open bar. Jezu. No właśnie, patrzę obrączka na twoim ręku. No tak. Razem jakoś tak funkcjonujecie w tym biznesie? Czy żona, małżonka szanowna, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam, Ola. Tak, Ola, pozdrawiamy cię. Gdzieś z boku w innej branży? Ola w innej branży, ale wspiera mnie i na pewno dzięki niej mogę spełniać swoje marzenia i myślę, że dzięki temu też spełnimy nasze wspólne. No bo ciężko, marzenia. Prawda? Jeśli jesteście z dwóch różnych branż, żeby to pogodzić. No co tak patrzysz, taka prawda. Muzyk, wiesz, tutaj jeździ, tam jeździ, prawda, żona? No, producent ma to do tego, że... tak, jeżdżę dużo mniej. Tak, tak, chociaż... Jeździ nie, no, ale że jeździ, no. Wie, od czasu do czasu zdarza się, że zagram set DJ-ski, albo najczęściej zdarza się, że wyjeżdżam na domek, żeby porobić i muzykę. I spokój po prostu. Ja, znaczy, nawet nie tyle, żeby mieć spokój, co na przykład... Kukon zadzwoni, że dawaj, jedziemy na domek na tydzień i robimy. Porobimy numery. Nie? No i na jedziemy, domek? Wracamy tak średnio, z numerami. Czy średnio mogę polski na domek? Z wyjazdu tak z Kukonem ile kawałków wychodzi? No, tak minimum jeden na dzień. Minimum jeden na dzień, ale czasem może więcej, jeżeli jest siła, energia i chęć. I power. Jak mówi stare hasło. Nie no, Kukon jest akurat bardzo płodnym artystą, jeżeli chodzi o pisanie tekstów i mega otwartym na różne stylistyki muzyczne, więc to jest mega frajda. Słuchaj, a wróćmy jeszcze na chwilę do tej gali, bo ja nigdy nie byłem i tak sobie wyobrażam, że tam są takie sytuacje, że robią się jakieś cyfery, goście rapują. Wczoraj była walka freestyle'owa Filipka i Jedzia. O, no, to na scenie? Na scenie. Prowadził duże P. Poza sceną. Czyli wychodzisz z mikrofonami, tak rozumiem, i każdy swoje coś tam, tak? Czy tak to wygląda? No mniej więcej tak to wygląda, że jest beat, najczęściej jest to Steel Dre. I wiesz, każdy po prostu z głowy leci, co musi na jedno. Nie no, Edzio, ja miałem okazję z Edziem się poznać na Fejmie w ogóle. Mhm. I tam rapował 3 zadane hasła, to naprawdę robi to rewelacyjnie. No, nie, no to jest mega. Ale bardziej mi chodzi o tej, wiesz, raperów, którzy nie są freestyle'owcami, tylko po prostu uniesieni tą ideą bycia w jednym miejscu. One tej love, kultury, his love, unity. Tak to sobie wyobrażam. Czy tak jest, czy tak nie ma? Na afterach na pewno. Nie widziałeś tej sytuacji. Wczoraj nie widziałem, ale parę lat temu widziałem. Nie, no, ja też parę i podejrzewam, że też uczestniczyłem w tej akcji. Ja też parę lat widziałem temu, ale to nie było na gali popkillerów na pewno. Ja mówię o gali popkillerów, że parę lat temu, jak już było pod koniec afterparty, no to podejrzewam, że uczestniczyłem też w jednym z cyferów. Jak wychodziłeś koło 10, to tam jeszcze... Nie, nie. Ale grzecznie 22. Nie. Na pierwszej gali, gdzie odbierałem statuetkę, no to...
musiałem już wrócić do domu po prostu. No wiesz, na pierwszej gali to jest inaczej. No, przy czwartej statuetce... A ty byłeś na Popkillerach kiedyś? Nigdy w życiu nie byłem na Popkillerach. Nie zaprosili cię, żebyś tam poszedł sobie, bo patrzą? Nawet zaprosili mnie teraz w środę, żebym w czwartej przyszedł, ale... To, no to ja, nie mogli wcześniej? Ja no wtedy to się miesiąc wcześniej wysyła za zapowiedzi. Ja po prostu nie chodzę na takie... Ale rzeczy, powinni ponieważ... wysyłać miesiąc wcześniej? Nie powinni w ogóle wysyłać, ponieważ... Ty nie chodzisz? Muzyka nie potrzebuje nagród. Poza tym, kim ja jestem, żeby w hip-hopie... Jak to? No kochana, ja nawet nie jestem nominowany raczej. Nieważne, ale się idzie po prostu, jako Tede. Ale ja nie jestem, A Vito Bambino był? Nie było chyba. Kurde, ale nie pytam, czy był nominowany, tylko czy był na gali. Nie widziałem. Tam był tłum. Wie co to Vito Bambino? Tak, co się obraził, że Fryderyka nie dostał. Pamiętam. No właśnie, to niedawno było. Biedny. To ja nie jestem Vito Bambino, ja w ogóle nie mam żalu do tego, po prostu ja się sam nie wpisuję w te środowisko. Przez ciebie zaczęłam rysować po kartach. Psycholka, to się uzależniło mi, widzisz? Bardzo widzisz, fajnie. No. Pomyśl sobie, jakie były rysunki wczoraj na... A kto prowadził to w ogóle? Właśnie. Waldek? Waldek Kasta prowadził. Tam całą galę sam prowadził? Tak, walkę freestyle'ową prowadził Duże P. I tak, ale ogólnie całość hostem był Waldemar Kasta. No, to musiał hip-hop wygrywać co kategorię Dużo Miłości. Był Hirek Wrona, więc hip-hop wygrywał. Ale właśnie, bo ja dostałem zaproszenie na Instagramie od Hirka. Mhm. Ja był tam dyrektorem jakimś artystycznym czy czegoś na tym. Wiesz, mi ciężko powiedzieć, bo nic... Hirek jak jest, to jest gwarancja, że wygrywa hip-hop. No, dobra, rzeczy. To w takim razie, czy byli jacyś wielcy nieobecni, co poza tymi amerykańskimi wykonawcami, wiesz... Którzy, kto nie odebrał nagrody. Kto nie odebrał nagrody, nie wiem, BDOS, czy Mata był? Nie widziałem Maty. Wiem, że było nagranie od Multiego, jak dostał nagrodę za kontakt z fanami. Za kontakt z fanami, nie? Tak. Wiem, że Malika też nie było. To Multi nagrał nagranie, że sorry, nie jestem z wami Popkillery, ale mam teraz kontakt z fanami. mam streama i nie mogę z wami być. Wiesz co, nie skupiłem się dokładnie na tym filmiku, ale nie wiem, jaki był powód. A wujek samozobu? Podejrzewam, że mógł być. Widziałem... No jak go nie było, to bym był zdziwiony. Cenę widziałem na pewno. No to nie ma imprezy bez cenę. Popkillerów to legenda o tym chodzi. Nie, wujka nie widziałem. Wujka akurat nie widziałem. Ogólnie tak szybko czmychnąłem sobie boczkiem, bo nie za bardzo, nie stresuję ogólnie rozmawianie przed kamerami, więc... Widać, a zachowujesz się bardzo naturalnie. Tak, to bardzo mi miło. Są kamery jakieś? No nie ma, jest kolega, co na czwartą dołu. Tak. Tomek z kamerą jest, się ziomka stresujesz? On tak w tej ciemni siedzi. Dobra, czy padły jakieś propozycje współpracy wczoraj? Jakieś nowe? Ktoś do podmiotu? Nie mówił, że nic nie załatwił. Wczoraj nowych nie było. A jakieś... Właśnie. No. Bo taka gala to są jeszcze sytuacje... Kiedy spotykasz ludzi, których nie do końca chciałbyś spotkać, na przykład takich, co cię męczą o bit od paru lat, albo no. Takich, co to mówisz, o kurde, ten obiecałem. Boże, on idzie, weź mnie zasłoń. Pomidor. A pomidor był? Nie. Pomidor? Naprawdę? Też cię obita prosił? Nie. Pomidor, wiesz, to, no bo, wiesz w jakim kontekście pomidor. Tak, taka to jest prawda, wiesz, bo na przykład mogą się spotkać raperzy, co tam, wiesz, ktoś kogoś prosił o fit i temu tam nie zdążył dograć, sprawa się rozmyła i tam widzą się, a to ty mi się nie nagrałeś tam po piątej wizycie w open barze już tam wchodzi odwaga i to mordo, nie nagrałeś. No ale potem jeszcze jeden i są przyjaciele. No właśnie, czyli bardziej w tym open barze wszystko się odbywa, wiesz? No wiesz, to strategiczne miejsce zawsze gali, no, nie ma co mówić. Ale w tym roku nie było takiej sytuacji, że osoba wychodząca była pod wpływem widocznie... Na scenę wychodząca? Tak, ale była parę lat wstecz chyba jedna osoba, nie pamiętam już kto dokładnie, ale no, że język czy już się plątał. Czy był raper starej szkoły czy nowej szkoły? Chyba nie nazwałbym go raperem. A. Działacz. A dużo takich młodych na przykład pisze do ciebie lub się odzywa, słuchaj, chciałabym, zróbmy coś? Szczerze podejrzewam, że może tak być. Ale nie odpowiadam.
Nie czytam. Mało korzystam z Instagrama. Też jak widać po moim koncie, no to bardziej to polega na tym, że repostuję, jak ktoś coś wrzuci, bo czy w studio, czy poza nim na koncertach, no to nie chodzę z telefonem i nie kręcę wszystkiego. Tylko staram się żyć swoim życiem, więc automatycznie to czyściec nazywam w ten folder inne, no to... Czyściec, ładnie powiedziane. Rzadko sprawdzam po prostu, a... No ale to nie dlatego... Ale nie jesteśmy w stanie, bo tak naprawdę, wiesz, niektórych... To nie wydaje... Monika, myślę, że czytasz każdą wiadomość. To nie dlatego, że ignoruję te osoby, ja mam bardzo miłe wiadomości. Ciężko po prostu, wolę się skupić na innych rzeczach niż media społecznościowe. Dobra, ale to jeszcze na koniec może. Stacy twoje rosną z roku na rok, no bo kolejna nagroda to jest... Jednak czy to się wiąże z tym, że właśnie z roku na rok twoja wartość realna rynkowa też, rozumiem, rośnie? Czy pojawiają się coraz większe propozycje w związku z tym? Wiesz. No tak, tak, tak. To muszę powiedzieć, że zdecydowanie widzę różnicę pomiędzy momentem, w którym odbierałem pierwszego Popkillera, a w tym roku, bo wiesz, chociażby fakt, że za Taco Hemingwaya odbierałem nagrodę za płytę 1800 Oświecenie, była dla mnie ogromną gratyfikacją, no tak. Bo wiesz, też dużo czasu spędziliśmy w studio, więc bardzo miło było podziękować w imieniu Filipa za tą nagrodę. No a 4 lata wstecz, to odbierałem tylko i wyłącznie za siebie. No, no ale brawo. W związku z tym pojawiały się propozycje również zagraniczne dla ciebie? Współpracy? Wiesz co, pracowałem w studio z producentami z UK i a propos właśnie kolaboracji, to była mega fajna sytuacja, bo też działamy jako Święty Bass, dokładnie. I przyjechał Sir Spyro, Killjoy i chcieliśmy w studio coś zrobić. Na początku myśleli, że no... Polacy, nie? I tak sceptycznie patrzyli. O, jak można sceptycznie na Polaków patrzeć. No, ale pokazałem im, że da się pracować na 2 komputery. Byli trochę zdziwieni. A potem byli zaskoczeni. Wyszło tak, że osoba, która mnie zajarała grime'em i ogólnie muzyką właśnie tą UK, powiedziała, że jestem mega utalentowany, więc to w ogóle było niesamowite. No, ale... Słuchaj, to na koniec, jako producent, powiedz mi, bo musimy kończyć, ale no. To ciekawe. Jak myślisz, się zmienił świat producentów muzycznych, od kiedy funkcjonuje Splice i tego jak typu... Jak się zmienił? Jak tego typu ułatwienia. Wiesz co... Czy to jest tak, że po prostu wiesz, od kiedy, no powiedzmy, Splice jest tam od 5 lat, 4, no tak, nie? Tak, tak, tak. Czy to jest wzrost liczby producentów nagle, wiesz? Bo... Myślę, że na pewno, bo wiesz, w latach, w których zaczynałem produkcję, no to... Trzeba było coś umieć. No tak, trzeba było coś umieć, a osoba, która brała lupy, no to było mówione, że na EJ-u robili, nie? No tak. I... Jakby też mi wpojono, bo zawsze osoby 10 lat starsze były moimi przyjaciółmi, są moimi przyjaciółmi dalej i wpajały mi, że kurde, musisz być, wiesz, wyróżniać się, musisz umieć to, a nie po prostu brać sobie gotowce. Więc jakby Splice jest zajebistym narzędziem, które powoduje to, że są różne próbki, pojedyncze one-shoty, które można wykorzystać i nie trzeba digować, wiesz, internetu, nie trzeba przesłuchiwać płyt winylowych w poszukiwaniu tego jednego dźwięku, tylko możesz sobie z katalogu to wszystko wziąć, ale z drugiej strony też jest to narzędzie, które powoduje, że wiele osób po prostu może przeciągnąć sobie lupa, dołożyć... To narzędzie szatana po prostu. Też, też. No jest, zależy jak wykorzystujesz to narzędzie, wiesz, to można w różnych celach to wykorzystać. No tak, no wiesz, patrząc z perspektywy, że osoba, która chce nagrać kawałek, nie do końca ogarnia temat, to można im wszystko... Na zasadzie każdy farmazon wcisnąć, wiesz, możesz być producentem w ciągu jednego dnia i ta osoba się nawet nie zorientuje do momentu, kiedy nie usłyszy tego. Musimy kończyć. Drugi raz. Mi się fajnie rozmawia. Ja mi też bardzo, ale reżyserka już drugi raz. Dobra, tak, mordo, musimy kończyć. Ja ci życzę 5. Popkillera w przyszłym roku. Tak, w przyszłym roku. Nawet 6 i 7, ale razem teraz przejdziemy do materiału kolekcjoner rzeczy vintage. 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 Elo. Zapraszam. Pariowała gość. Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Łukasz Barucha,
który jak zwykle ma zamiar ucząc bawić i bawiąc uczyć. A dzisiaj samouczek dotyczący tego, jak zarobić, wpatrując się w swoją albo w czyjąś meblościankę. Bo jak wiecie, meblościanki to są bardzo przepastne meble, które potrafią zmieścić nieprzebrane skarby. No i właśnie takie rzeczy, które tutaj stoją przede mną, czyli wazony ze szkła, to było wyposażenie niezwykle popularne, szczególnie w latach 70., potem w latach 80. Teraz co zrobić, żeby rozpoznać to szkło, żeby wiedzieć, że to jest to szkło, o które chodzi, które jest warte uwagi. Wydaje mi się, że mimo wszystko łatwo odróżnić szkło dobre od szkła takiego byle jakiego, które możemy kupić teraz w sklepach z wyposażeniem. Kiedy ja wezmę tą butlę do ręki, to ta butla ma swój ciężar, ma swoją formę. Po prostu czasem są takie rzeczy, że jeśli weźmiesz je do ręki, to wiesz, że są po prostu solidne, dobre i porządne. Tutaj mamy przykład słynnej, bardzo słynnej butli Alicja, ze szkła barwionego w masie, w pięknym takim kolorze pomarańczowo-rubinowym. To jest nawet, jak popatrzymy pod światło, tak zwane szkło antico. Wazon, który wydaje mi się, że na dzisiejsze warunki wart jest około 2000 zł. Jeżeli na przykład taką butlę Alicja znajdziecie w rzadszym wybarwieniu, na przykład żółtym przechodzącym do zielonego, no to już 3, 4, może nawet 5 tysięcy. Tutaj mamy wazon bałwanek Kazimierza Krawczyka, bardzo charakterystyczny, wiadomo dlaczego się tak nazywa. Bardzo często właśnie wazony miały swoje pseudonimy. Tak jak w wypadku porcelany patrzymy pod ogon, tak tutaj też patrzymy pod ogon. No i tutaj jest tak zwana wyszlifowana soczewka. Taki jakby ślad produkcji, ślad wskazujący na to, że jest to szkło dmuchane. No i tutaj dochodzimy do wielkiego nazwiska Zbigniewa Chorbowego, profesora Zbigniewa Chorbowego. Ministerialne wymogi dotyczące jakości szkła pozwalały w obrębie takiego naczynia mieć kilka, powiedzmy, takich niedoskonałości jak bąbelki. No się na nich wkurzył i stwierdził, że będzie robił takie wazony, które są pełne bąbelków, że będą miały ich 300, 500 albo tyle, ile mu się zamarzy. Tak im chciał trochę zagrać na nosie, ale nie było to łatwe technologicznie. No i sam profesor Chorbowy powiedział w wywiadzie, jak to wszystko się wydarzyło, że doszło do tego szkła antico. Tutaj wam jeszcze go pokażę, na pewno będzie lepiej widać. To jest właśnie takie szkło pełne bąbelków. Sytuacja była taka, że była sprzątaczka w hucie szkła, która rozmawiała z profesorem Chorbowym i zasugerowała, żeby do masy szklanej dosypać proszku XI. No i ten proszek XI stworzył właśnie całą odrębną kategorię kolekcjonerską szkła antico i tak to sprzątaczka z huty szkła zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiego projektowania. Najpopularniejsze kolory to kolor właśnie czerwony, rubinowy, takie gradienty w ciepłych kolorach, ale profesor Chorbowy tak się rozkręcił, jeśli chodzi o produkcję i technologię, że w swoim szczycie możliwości nawet 30 odcieni potrafił nadać szkłu. Drugą rzeczą bardzo rozpowszechnioną w Polsce to seria Asteroid. No i w ogóle szkło prasowane i tutaj mamy dwa nazwiska, czyli pani Eryka Trzewik-Drozd i jej mąż Jan Sylwester Drozd. Teraz uwaga, prezentujemy Asteroida. Asteroid cały pokryty jest takimi bąblami. Mnie zawsze przypominał jakąś skórę obcego, jakiegoś kosmity z horroru. Tutaj bardzo ładny asteroid w wybarwieniu zielonym. Najprostsze to wybarwienie białe. Jeśli zobaczycie po prostu jakieś szkło pokryte takimi bąblami, to jest duża szansa, że jest to właśnie Asteroid, czyli projekt, który zrobił furorę w Polsce, ale też był doceniony za granicą, powstał w 1975 roku. Wiecie dlaczego tyle bąbli? Wiecie dlaczego ta struktura jest tak skomplikowana? No, powód jest prosty. Były problemy z jakością masy szklanej, więc to szkło nie było takie przejrzyste, miało jakieś wady, łapało jakieś paprochy. Więc mądrzy projektanci wymyślili, że cała powierzchnia takich talerzy i tej całej serii naczyń będzie miała jakąś fakturę, dzięki temu trochę ukryje się te niedostatki. Szkło polskie to jest coś, co jest wystawiane w muzeach. Nie przeoczcie tego u siebie. No i też pamiętajcie o tym, nie kupujcie takich rzeczy w dzisiejszych sklepach z wyposażeniem, czy to skandynawskich, czy nieskandynawskich. Za niewielkie czasem pieniądze można na giełdzie staroci znaleźć coś, co jest oryginalne, co ma wartość. Pilnujcie tego, nie wywalajcie rzeczy, sprawdzajcie. To jest bardzo ważne, nie tylko dlatego, żeby je po prostu uratować od zniszczenia, ale też dlatego, że są piękne i warte zachowania, bo to jest historia naszego projektowania.
wracamy, wracamy. Monika Goździalska będzie teraz na mnie mściła. Tak, bo ty nic nie wiesz. Damian Glinka jest z nami. Siema, siema. Cudownie, ale zanim to zrobimy, to muszę zrobić lokowanie produktu. I to będzie kulturka pełna i widać Damiana nowe zęby, ale to nie jest to lokowanie produktu. Tak, właśnie chciałem się tym bardzo pochwalić, że mam nowe zęby. Wczoraj zrobiłem i od razu padła propozycja. Warto było. No widzisz. Więc teraz tak, X.com. Nasz partner przygotował dla was kolejną promocję. Teraz możecie kupić wybrane telewizory w ratach 20 ratach po 0%. Aby dokonać takiego zakupu, wystarczy w koszyku zakupowym w polu komentarz do zamówienia wpisać hasło raty 0 i zyskać opcję zakupu w 20 ratach 0%. Modele, które biorą udział w promocji, znajdziecie w linku w opisie. Także maszerujecie. I teraz powiedziałem wam, że Monika chce się na mnie mścić, ponieważ miałem wrażenie, że podczas mojej rozmowy z Atutowym, chciałem być naszej, ale jednak mojej. Czyli z Atutowym był twoim gościem? I teraz, przepraszam bardzo. Teraz przyszedł Damian i, tak. I ty nie wiesz, o co tutaj chodzi. Damian, a ty siedzisz z boku, ona, o masz to we zęby, o masz to. Ale Atutowy był od ciebie, ja jestem od Moniki. O wszystkich zaskoczę. Ale ty uważasz, że ty chowasz, jakbym była jakaś, nie wiem, naprawdę. Jaka? No. A gdzie a jakaś uwaga? A potem powiedzą. Uwaga dla mnie. Poczekaj. Damian Glinka od 3 lat tak. Związany jest z serwisem Pomponik. Mm-hmm. Pomponik przeprowadził szereg wywiadów z topowymi gwiazdami polskiego show biznesu. Dodą, Julią Wieniawą, Etą Górniaku, Marlon Ludowicz. Goździalską miałeś wywiad? Ja bardzo no lubię. No oczywiście, że z Moniką Goździalską. No, ja lubię z Moniką jasne. Rozmawiać, bo Monika jak trzeba, to pociśnie. Tak. Monika wie, o co chodzi w wywiadach, ale Monia, mam do ciebie jedno ważne pytanie, bo jak tu jechałem, no. To czytałem sobie komentarze i ludzie zastanawiają się, dlaczego ty lokowania czytasz, a nie uczysz się na pamięć. Dlatego, że zawsze lokowania są inne. Na przykład raz jest coś tam i raz jest inna promocja, więc jak przyjeżdżam do studia o godzinie tam po 6, no to nie wiem, co dostanę, tak? Więc dobra, w ten czytam, sposób. Bo ja chcę wiem, być profesjonalny. Bardzo się nad tym zastanawiali, czemu to jest czytane, a nie mówione. To lokowanie. Tak. To no, taka Monika mała sugestia. A resztę nie ma i teraz porozmawiamy o polskim show biznesze, na którym ty nie uczestniczysz i nie chcesz chodzić, bo nie chce ci się. No właśnie. Dotknęłam Tedego. A bardzo chętnie byśmy cię Tedę zobaczyli na jakiejś ściance. Wczoraj były popkillery, dlaczego cię słuchaj, nie było? Ponieważ on ja nie chodzi, powiedział. Nie biorę udziału w takich imprezach, ponieważ ja się wycofałem z kultury hip-hop parę lat temu na własną prośbę i niezbyt mnie to interesuje. Nie robię muzyki po nagrody, ponieważ, a poza tym ich nie dostaję. Ja ci zrobię nagrodę na specjalną. Ale... Stawanie na ściance jest dla mnie najbardziej żenującą sytuacją i nienawidziłem tego nigdy robić. I dlatego przestali mnie zapraszać na imprezy już wiele, wiele lat temu i nie mam w ogóle z tym stresu żadnego. Powiedz, co tam słychać w polskim show biznesie, bo jestem bardzo ciekawa, co słychać w polskim show biznesie. Gdzie tam się pali, gdzie się wali, kto na kogo powiedział. Nie było mnie przez chwilę. Kto z kim, jaka aferka wypłynęła, kto jest... No to już coś ci wymyślam, już coś ci wymyślam. Ogólnie polski show biznes trzeba podzielić na dwie części. Część taką standardową, czyli telewizyjną. Czyli oldschoolową. Część taką, tak, której ty jesteś, tak. Monika jest przedstawicielką części oldschoolowej. Jak to, że telewizyjna? No, tak. No, tak. Przez tak. Big Brothera? Nie, przez telewizję przepracowała. Przez telewizję, a co, no. Ty? Trzeba widzisz, ją gdzieś nawet wrócić, nie wiesz, co ja druga część, to jest ten show biznes internetowy i właśnie w show biznesie internetowym się dzieje, że tam włodarze się kłócą. No właśnie, co tam się w ogóle dzieje? Ciśnie wszystkich dookoła i to w ogóle teraz wszystkich ludzi elektryzuje. A co tam się obudziło? Bo ja tylko widziałam, syn mówi, mama obejrzy. Ja mówię, nie, szkoda mi czasu na tego Bokzela czy tam innych, ale wiem, że on ciśnie goli, gola jeszcze nie wiem, czy tam coś powiedział, też, czy nie. Też odpowiada też ciśnie, że jest Boxdel kontra reszta świata. No i chodzi o to, to jest jakieś tam pokłosie tej Pandora Gate, on się czuje bardzo pokrzywdzony i teraz zyskał siły i się odpala na tych wszystkich ludzi, bo uważa, że są hipokrytami, wypominają mu jakieś rzeczy, a sami nie są święci. I teraz on stwierdził, że ich tam rozliczy. No dla mnie spoko, a dla niego to nie wiem jak tam. Ja bym się zamęczył. Ale oni pracują razem w tym fejmie, prawda? No już nadal. Właśnie chyba nie pracują. Ale ten ma udziały. No ma udziały, ale mają podobno się offline'ować. Aha. Że ma udziały, ale Boxdel mówi, Wojtek Gola to tylko z telefonikiem se przychodził, nawet nie wiedział, kiedy jest gala. Nawet nie wiedział, kiedy data jest, a była ustalona. Tak. Więc i oczywiście nie pomagał w niczym, że tylko i wyłącznie spijał śmietankę.
z tego wszystkiego. No ale zostawmy, Monika, ten tak. internet, chodźmy do tego standardowego show biznesu, do telewizji. To powiedz mi, co ty sądzisz o nowym Tańcu z Gwiazdami. Ty miałeś tam tańczyć i nie tańczysz. Czemu? No bo jestem w Kanale Zero, wybrałam. Ja wiem, ale nie dałoby rady i zatańczyć nie i jestem w Kanale w stanie, Zero? Już tak, nie jestem w stanie. Tutaj pracuję dwa razy w tygodniu, mieszkam w Hiszpanii, więc... Tak, ja słyszałem, że masz problemy z plecami i dlatego. Z czym? Ja słyszałem, że masz problemy z plecami i dlatego. Ja nigdy nie miałam problemów z plecami. Że coś tam ci uwiera, że nie dałoby rady tańczyć. Kto to powiedział? No, Monika, nie mogę zdradzać twoich informatorów. Ja ale to ewentualnie mam... Jesteś niedysponowana. Ale to jest kłamstwo. Nie dałabyś rady potańczyć. To proszę, zatańcz nam. Nie, no gdzie? Wygibas do przodu, do tyłu. Dałaby radę. Nie no, dysponowana, czyli ten. Czyli to kłamstwo, jak wszystko w showbiznesie. Bardzo mało się dzieje. Nic się nie dzieje, bo tak no właśnie nic się nie dzieje, właśnie dlatego ja idę we wtorek na ugranie. Tak, po programie robimy wywiad z Moniką i coś się zadzieje. Pogadajmy wszystko. Ja na przykład bardzo doceniam to, że Monika nie ma skrupułów i potrafi pocisnąć tam każdego. Kogo? Nie, to jest niefajne. To akurat jest piękne. No bo ja nie jestem, nie będę trzymała palca w tyłku komuś i udawała, ojej, o jaki on jest fajny, bo to jest w ogóle bez sensu. Powiedz mi, a jak ty co myślisz o Tańcu z Gwiazdami? Bo widzę tak, pani Pawlowicz, tam do naszej cudownej królowej. Tak, Pawlowicz ja kontra Dagmara, no to jest taki Dagmara znana silnik. Aktorka. Tego tak. wszystkiego. Pamiętniki z wakacji. Aktorka, osobowość telewizyjna, ja ogólnie bardzo ją lubię. No, super, bardzo super, miła super kobieta. Serce na dłoni. W ogóle jak odpadnie, to zamierzam jej powiedzieć, że ma fajny pierścionek, bo ona to mówiła, być, że... jak była sutenerką. O Boże, Tede, a ty nigdy błędów w życiu nie zrobiłeś. No takich, żeby mnie zamknęli do więzienia, to nie. No, daj spokój. Każdemu trzeba przebaczyć. To dość poważnie. Ona już siedziała w więzieniu, odpustkowała swoje. To jest dość poważny błąd. Jest, no dobra, a jak tańczą? Bo na przykład mi się bardzo podoba, jak tańczy, jak ona ma. Me fashion mi się nie podoba, jak tańczy, bo... Czego brakuje ci? Sztywna i w ogóle ona tak jakby tam w ogóle jej nie było. Jakby miała wyuczone tak. Goździarska, disuje, ma fashion, tak. Uwaga. Nie, poczekaj, dwa do... Ona jest miłą dziewczyną, ale ogólnie chodzi o to, że po prostu moim zdaniem ona ma takie wyuczone. Dobra, teraz dwa do przodu, okej, dwa do tyłu. Robot. Tak, a na przykład, jak ona ma? Jeszcze jest Roxana Węgiel. Ona tańczy to jest, genialnie, wiesz, to jest odkrycie, młodość. Jak tańczy. No nie oglądałem Tańca z Gwiazdami od pierwszej edycji. A dostałeś kiedyś propozycję, żeby zatańczyć? Wielokrotnie. I co się, dlaczego odrzuciłeś? No odmówiłem. Kurde. A ty umiesz tańczyć? Tańczyć umiem, ale nie towarzysko. To by było ten, to by było ciekawe. To by nie było. Mógłbym ciebie ten to tam. By nie było. Ale wiesz, co powiedział wtedy, zanim przyszedłeś? Mówił tak, Damian, to ten, co przeprowadzał wywiad z Karolajną. O, a myślałem, że padnie, że ja jestem tym od Janoszek. A no też, no bo też... Tak, ja jestem odpowiedzialny za karierę dwóch największych celebrytek. Natalii Janoszek, ja Caroline Dernieński. Natalii Janoszek, zanim wyście ją poznali. Tak? Przychodziła do mnie do sklepu PLN-y, tak. I już... co kupowała? Ja za darmo? No właśnie, ona kupowała w tym drugim vis-a-vis, więc nie wiem zbytnio, co kupowała. Powiedz ale... mi, Damian, jak to jest, jak na przykład się przeprowadzasz z takimi kontrowersyjnymi postaciami, jakby takimi, no, Carolina, wywiad. Jak to jest? Ty czerpiesz z tego, czy to jest taka pełna profeska, a tak szczerze, czy tak czerpiesz też z tego, bo wiesz, że ludzie będą tym żyli, to się klika, bo twój TikTok się mega klika, masz tam mnóstwo ludzi. Czy przeprowadzając taki wywiad w jakiś sposób przygotowujesz, czy po prostu lecisz na żywioł, bo wiesz, nie, że... Nie, no oczywiście, oczywiście, że tak. I poniekąd gdzieś tam czerpię z tego przyjemność. To jest śmieszne, nie? Mhm. To, co ona mówi, jest zabawne. I tak, jest to jakaś tam radość. Ktoś... Ale jak rozmawiasz z taką Karoliną Derepińską, że myślisz, Boże, czy ona mnie troluje? Nie, czy ona to ja właśnie w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Nie, że jestem pośrednikiem pomiędzy daną osobą a widzami. I to widzowie mają weryfikować. Ja nie jestem od weryfikowania. Każdy niech sobie gada, co tam chce. Robiłeś z nią wywiad przy... Nie jeden. Wiem, ale ty robiłeś, bo ja go tylko słuchałem, a nie oglądałem, dlatego pytam. No. O pokazie mody, nie? No, dwa pokazy mody miała. No. Stary, ty zapytałeś, po co ona to robi? Nie zapytałeś tego, nie?
Wiesz co, nie pamiętam, bo ta rozmowa trwa. Ja pamiętam tę rozmowę, bo znaczy pamiętam, co ona mówiła, bo zdziwiło mnie to, że ona zrobiła pokaz mody po nic. Nie, no ona zrobiła pokaz mody, żeby dać trochę ludziom inspiracji, nie? Ale jakiej inspiracji, na co? Nie, no ogólnie powiem wam prawdę, o co chodziło. Dlaczego ten pokaz mody się w Polsce odbył? Chodzi o to, że ona wtedy miała konflikt z waszym szefem, czyli z Krzyśkiem, i po prostu potrzebowała przyjechać do Polski, zaprosić media. A głupio zapraszać media tak bez niczego, więc zrobiła pokaz. No to ja to tak właśnie się, widzę. Czy ona te ubrania w ogóle, czy ona umie szyć, fastrygować? Chłopie, nie, no przecież te pierwsze były ukradzione, znaczy ten kupione w tym chińskim sklepie, czy tam jakimś. Jak można robić pokaz mody, a nie umieć fastrygować nawet? No trudno, Boże, zdarza Karolina. Się. Wiesz, no, ludzie śpiewają i nie potrafią śpiewać. Gdzie moja kamera? Tu. No to dlatego trzeba ich eliminować z show biznesu. Oj, wtedy byś wyeliminował i kto by został? Nie, no ale nigdy proszę. Nie, masz całą galę popkillerów, no to zostali. Eliminowałem i się zostali. Ale Karolina jest po prostu seven element, no. A ja jestem ciekawy, kto będzie ten, kto będzie kolejny, który taki, wiesz, zwojuje tym światem, bo Karolina... Długo będzie nic po Karolinie, bo i... Karolina już trochę się wystrzeliła ze wszystkich swoich pomysłów, więc ona już nie szokuje. Czekamy na kogoś kolejnego, no kto przyciągnie uwagę. Ja bym chciał, żeby to był facet. Że żaden facet jeszcze nie zrobił czegoś takiego kontrowersyjnego. Chociaż show biznes to kobieta. Tak, dlatego właśnie show biznes jest kobietą, ale właśnie może show biznes jest kobietą i facetem i może następnym stage'em jest Marianna Schreiber, kobieta Rambo. Nie, dla mnie jak Marianna jest nudna. Ja rozmawiałem dwa razy z Marianna. Marianną. Jest nudna? Znaczy w sensie, no, rozmowy. Ją może urazić. Nie. Nie, ale, ona jest taka pospolita, że ona niczego ciekawego nie wnosi. No ale temat jej potencjalnego rozwodu i rozstania z mężem jednak poruszył chyba. Nie, no oczywiście, że tak. No, wiesz, to jest tak, że jak robisz wywiad i idziesz na ściankę i kogoś nie znasz, to poruszasz trzy kontrowersyjne tematy. Albo emerytura, albo kościół, albo polityka. Wiecie, jak często zdarza się, że nie wiesz, o czym masz z kimś gadać? Bo to jest tak, że jak dostajesz zaproszenie na event, to ty nie wiesz, kto przyjdzie. I no tak. Widzisz twarz na ściance i po prostu musisz podejść, wiesz, z marszu. Nie masz czasu, wiesz, tam googlować. Dostajesz zaproszenie na event Caroline Derepiński, to nie wiesz, po co jest ten event. Bo... A powiedz mi, czy ty w ogóle, jak na przykład zdarza się tak, że polscy celebryci idziesz z kimś, na przykład stoisz w kolejce, bo to się często czeka, prawda? Ja się pcham. Pchasz się. Pcham się, oczywiście. Już wiesz, tyle lat to robię, że przepycham się. No wszyscy się znają w tym świecie. Tak. Wiesz, siema, coś tam, tak. Coś tam. A zdarza się, że ktoś powie, nie udzielę pomponikowi wywiadu. O Jezus, ile razy, ale jak ja właśnie jest? Zawsze wtedy bardzo cisnę, żeby ta osoba mi udzieliła tego wywiadu, bo ja bym właśnie chciał, żeby ktoś obraził mnie. Przecież to jest woda na młyn. No tak. Albo mnie uderzył. Czy coś? O Boże! Do fight'u, a miałem być w tych fight'ach, miałem być, ale żeśmy się nie dogadali. Nie z kim się miałeś być? No miałem. Z Marianną Schreiber? Nie, z chłopakiem. Tylko ten, z chłopakiem. Ja już nawet ćwiczyłem, nie? No pamiętam, że ty coś robisz. Tak. I co? Ćwiczyłem i koniec. Nie podpisali. No podpisaliśmy, ale nie podpisaliśmy. Nie chcieli zapłacić tyle, co potrzeba? No właśnie strasznie mało chcieli zapłacić, a ja powiedziałem, że nie. I oni wysłali umowę, jeszcze się o 5000 pomylili. Teraz to nie idź, bo masz bonding na zębach i jeszcze nie bez pieniędzy. A czekaj, o czym my gadaliśmy? No ja o tym właśnie, jak ci odmawiają. A, że mi odmawiają. Ja powiem wam tylko taką anegdotę, bo pomylili się. Kiedyś u mnie w studiu, jeszcze w starym studiu, z Sermichem nagrywała jedna popularna wokalistka, chociaż ona bardziej jest popularna z innych powodów, a nie powiem jaka. I miała bardzo popularną menadżerkę też gwiazd, która też miała program w swojej telewizji. I tej menadżerce też się pomyliła umowa przy drukowaniu. Wiesz, bo jedna strona się pomyliła, gdzie tam kwota była. Przekazanie praw autorskich. No wszystkie się dobrze wydrukowało, w tej jednej się tam pomyliło. Pomyliło. I ona, ojej, pomyliło mi się, nie? Tam, no im też właśnie się jak pomyliło. Jak ktoś zobaczył, to tam kwota się nie zgadza tam od... Pieniądze. Powiedz, jak to jest, jak ktoś ci odmawia. No. I na przykład, co wtedy? Nic nie czuję wtedy. No odmawia, to odmawia. No jest tyle. Ale potem już próbujesz jeszcze podejść? To zależy do tego, do kogo. Bo jeżeli widzę w kimś potencjał, to tak, a jak nie widzę potencjału, to... Legalności, bo tutaj rozumiem, to nie, że ale wiesz, to jest tak, że te gwiazdy się obrażają, później się już odbrażają. To taki, wiesz, kręcimy się, kołowrotek. Powinien wrócić program. Ja już praktycznie Anny wszędzie Maruszewsko, miałem jakiegoś tam ten. Wybacz mi, powinniśmy zrobić tutaj w kanale. Nie, powinien wrócić program. Pamiętacie taki program, co był Zygmunt
Hightheiser i zadawał pytania życia prywatnego i rodzina siedziała tam na publiczności. Ojej, no. Był taki. Moment prawdy. Tak. To było zajebiste. To jest tak, zdradzasz męża, mąż siada, kochanek przydaje, zadaje pytanie. To były piękne czasy. A wracając do tego, czasy telewizji. Że ktoś mi odmawia, no to odmawia. No trudno, ale raczej już się tak nie zdarza, bo oni też chcą się pokazywać. No, my już od 12 miesięcy jesteśmy najpopularniejszym portalem plotkarskim. Ja mam mocno rozwiniętego... Tak, ja mam mocno rozwiniętego TikToka, więc chcą gadać i częściej właśnie piszą, że chcieliby. A czasem jak ktoś się obrazi, to jest tak, że obrazi się na jeden event i ten. A teraz aktualne bany, które mam... No. No trzeba coś zlikować, no moi drodzy, trzeba konkretnie opowiadać. Aktualnie trochę na mnie obrażona jest Edyta Górniak. Czemu? Trochę. Edytka? Niestety. Mam kulę tam. Niestety, tak. I ubolewam nad tym. No ale tam trochę odpaliłam. A teraz Górniak ma romans? Nie wiadomo. Ona teraz się skupia w ogóle na innych rzeczach. I swoją drogą ja uważam, że media plotkarskie, ale ona już może nie ma ochoty śpiewać. Ma ochotę nawracać. No tak, nie ma ochoty śpiewać, to po co ją zapraszać jako diwę muzyki. Ale już... Mówię, to jest tak, że nie rozmawia się z Edytą o muzyce, rozmawia się o czymś innym. No wiem, o astrologii. I tak jakby wiesz, zmienia się człowiekowi. Obrażona i jest w każdym to, razie. Że wiesz, że niektóre media zrobiły z niej wariatkę, to nie znaczy, że ona tą wariatką jest, bo to jest bardzo to mądra się kobieta, oczytana. O Jezus, bo tam zadałem komuś jakieś tam głupie pytanie i się obraziła. Czyli ogląda wszystkie wywiady na swój temat, na to wychodzi? Nie wiem, ktoś jej tam Edytka, podesłał. Edytka, pozdrawiamy cię serdecznie, 94, to nie ja byłam Ewą, Eurowizja, ale czemu miejsce. Wy właśnie tak podchodzicie krytycznie do niej? Nie, przecież no ja jest... właśnie mówię dobrze, bo ja chwalę ją za 94, za to nie, bo ja byłam Nie, Ewą. Ja właśnie uważam, że trochę się z niej podśmiechujesz. Dla mnie Edyta Górniak jest naprawdę bardzo fajnym drogowskazem. Nie. Trzeba posłuchać to, co ona ma do powiedzenia. Znaczy ja nie mogę słuchać. A nie wiesz, czytać tylko nagłówki. Ale ona ma 4000 lat, mordo. No to już... O Jezu, wtedy ty posługujesz się takim jakimś... Ale co ona mówi? Jak ktoś ci mówi, ma 4000 lat, to o czym Ale to chodziło o to, że jej dusza ma 4000 lat i wiesz, istnieje reinkarnacja, twoja dusza też Dobra, nie ma Dobra, on chce odpracować bana u tak, to tak wygląda. Cukier, cukier. A kto jeszcze, gdzie masz jeszcze bana, powiedz? No to jedziemy jakoś tak grubo. No. Gdzie ja mam jeszcze bana? No Magdy Gessler. Ale Magda Gessler obraziła się na mnie za swoje słowa i jeszcze zarzuciła mi manipulację, bo ona kiedyś powiedziała mi coś w tym stylu, że faceci są gejami, bo kobiety nie mają seksapilu w sobie, nie? No pięknie, brawo. Ty to pamiętasz? Tak. Widziałaś to? Tak. No i to było puszczone w ogóle w całości i ludzie ją zaatakowali, ona zaatakowała mnie i już nie udziela mi wywiadu. A ty to powiedziała? Tak, ale no obróciła kota ogonem. Obróciła kota ogonem, no tak. Nie? To zoofilia. Bo to się nazywa tak. Słuchajcie. Nasrać na strychu o, i na kota zrzucić. O, będzie kończył już. Nie, myślałem, że już ten. Sport, 10 minut mamy. Mamy 10 minut do końca programu. To już mam ale przyjdziesz do nas. Nie, tak. Idź, bo Monika chce jeszcze parę spraw domówić, a tym jeszcze czekamy ostatnie minuty, wiesz na co, nie? Na co? Nie na hulajnogę? Nie wolno teraz powiedzieć. Nie, X.com mi da hulajnogę, po prostu ona się dla mnie robi specjalna. Tak, to na samym końcu na pożegnanie apeluję, żeby Monika miała tę hulajnogę. Ona często jeździ do Hiszpanii, ja tak. będę ją Ale nie, trzymał, no ja już dostałam, tylko ona się produkuje dla mnie, po prostu będzie miała specjalne koła w jednorożce. O, oh, wow. No dobra, drodzy Damian, państwo, bardzo dziękuję ci dziękuję. Bardzo, cześć. Ale zobaczcie, kto leci. 20 minut byłeś. Tak? No, także ej, super. Jak to najmniej idę się przygotować do występu, tak. Zaraz śpiewam. Trzymajcie się, pa. Poczekaj, bo będzie Kamil Gapiński. Gapiński zaraz tutaj wchodzi i my mamy tutaj przerwę na materiał. Komentarz Stanowski po rozmowie z ambasadorem Izraela. Oglądałem ten program i myślałem sobie, rany, co to jest za buc, co to jest za zapatrzony w siebie i swój kraj, skandalicznie wyniosły buc. Czułem wręcz fizyczny ból, jak sobie pomyślałem o tym, z jaką wyższością ten typ traktuje mnie, ciebie, wszystkich wokół, wszystkich Polaków, z jaką pogardą niemalże on na nas patrzy. To było wyczuwalne w każdym geście, w każdym słowie, w każdym zdaniu. Przecież to był najlepszy ambasador, ale Palestyny. Palestyna musiała się modlić o kogoś takiego, kto będzie tak bardzo zjednywał jej ludzi na świecie, ilekroć się pojawi przed kamerą. To był najlepszy możliwy ambasador Palestyny.
I oto jest z nami. Kamil Gapek. I oto jest. Kamil, prowadzi taką nutę. Poczekaj. Spokoju, tak. Ja będę. Dzisiaj poczekaj. Było tak, my was tam słyszeliśmy, dzisiaj było bardzo dużo energii. Wesoło. Więc was, Kamu. Monikę słyszeliśmy. Kamu, to Monikę. O to chodzi. Wiesz, co do mnie napisał Kamil na wiadomości? Promyczek redakcyjny. Urzekłeś mnie, tak. Naprawdę. Bo ja mu wysłałam filmiki, jak jeżdżę i śpiewam. Na hulajnodze? Nie, to odczep się. Jeszcze nie. Przepraszam, ja te muszę filmiki wstać. Będą w przyszłym tygodniu. Patrz. Idę. Co ona robi? Idę. To nie było wyreżyserowane. Nie, tedy, poczekaj, bo to... To jest piekarnik czy lodówka? Kurczę, no patrz. Tedy, pomóż. Pomóż mnie, to bo sobie palca przycinam. Tedy, musisz pomóc. Bo nam się czas skończy. Nie, no to jak kobieta nie umie otworzyć lodówki, tedy, to nie nadaje. Jest, mam. Ludzie, czy wy to widzita? Ja bardzo lubię śmiech Tedego. Czy to jest tak zwane przekupstwo antenowe? O, chorizo moi. Świeże. Patrzcie, jest. Powiedziała, że przywiezie. To jest sławna kobieta. I to jest, o matko, to już będę jeszcze grubszy niż jestem, bo ten ser jest pyszny, ale on ma ponoć bardzo dużo kalorii. Jest bardzo dobry. A chorizo jest świeże, do czerwonego wina i cebuli z cukrem. Ciągnąłeś ślinę. Ale dostaniesz w przyszłym tygodniu. A deser od brokuła i to jest danie perfekcyjne. Tak. A jak skończę wejście antenowe, bo się ubawię. Ja se zjem. Ty sobie zjedz. Dobrze, no to bardzo... Słuchaj, Kamil, kto ma beef w sporcie, kto ma bana w sporcie? Słuchajcie, wiesz... wczoraj niesamowita historia działa się w Premier League, ponieważ jak wiemy, przez lata Chelsea oraz Manchester United to były wielkie drużyny, które walczyły o mistrzostwo, które zdobywały te mistrzostwo, czy era Alexa Fergusona w Manchesterze United, czy era Romana Abramowicza w Chelsea, tam się działo bardzo dużo. Natomiast teraz to są drużyny, które są gdzieś no, niżej w tabeli, walczą o te dalsze miejsca. Wiadomo, trzy najlepsze ekipy to dzisiaj Manchester City, Arsenal oraz Liverpool. Natomiast wczoraj był nieprawdopodobny mecz. Naprawdę odbył się nieprawdopodobny mecz, w którym Chelsea grała z Manchesterem United. Oczywiście wiele osób nie spodziewało się w związku ze średnią formą tych drużyn czegoś niesamowitego, ale jeżeli się nie spodziewaliście, to musieliście się, moi drodzy, zdziwić, ponieważ ten mecz Chelsea wygrała 4-3, mimo że, uwaga, prowadziła ekipa Manchesteru United do 99 minuty, czyli właściwie powinienem powiedzieć tak poprawnie. Cztery gole z siebie. Nie, prowadziła 3-2. A. Do 9 minuty doliczonego czasu gry, bo to się tak powinno mówić, nie 99, tylko 9 minuta doliczonego czasu gry. No i wyobraź sobie, że prowadzili piłkarze Manchesteru United grając na wyjeździe w takim momencie 2-3 i przegrali 3-4. To jest nieprawdopodobne, co tam się wydarzyło. Myślę, że jeżeli jakiś fan zaprzysięgły Chelsea postawił, gdy przegrywali 2-3, nie wiem, 10 funtów, że oni ten mecz wygrają, to tam musiało być, nie wiem, 150 albo 200-1, czyli został bogatym człowiekiem. A to może było ustawione. A słuchajcie, to był w ogóle niesamowity mecz, ponieważ Chelsea prowadziła 2-0, potem było 3-2 dla Manchesteru United, więc się wydawało, że oni zrobili wielką remontadę z hiszpańskiego. I że będzie remontada. To remontada i że to będzie ten. No i potem niejaki Palmer strzelił 2 gole, najpierw z rzutu karnego, potem po takim rykoszecie gdzieś sprzed pola karnego uderzył na chaos, jakby powiedział Piotr Świerczewski, ta piłka się od kogoś odbiła, wpadła do bramki, no i w taki oto sposób jeden z meczów, myślę, roku 2024. A mamy dopiero kwiecień. Kwiecień i to początek, ale też wczoraj bardzo ważny mecz z punktu widzenia tych drużyn, które walczą o Mistrzostwo Anglii, no bo jeżeli chodzi o Manchester United i Chelsea, to tutaj mamy odpowiednio 6. i 10. miejsce w tabeli, czyli są bardzo daleko. Natomiast Liverpool, który walczy z Arsenalem i z Manchesterem City, a jest to, przypomnę, last dance Jurgena Kloppa, wygrywa 3-1 z Sheffield United i tam była bardzo ciekawa historia, ponieważ Sheffield United jest ostatnią drużyną w tabeli. Było wiadomo, że oni raczej tutaj na Anfield Road za dużo nie zdziałają, ale był wynik 1-1 i ten wynik utrzymywał się do 76. minuty gry i to jeszcze po samobójczym golu, tak to koty, po samobójczym golu jednego z piłkarzy Liverpoolu, więc mieli tak zwane Gianfranco Obsranco z włoskiego, bo musieli się stresować, co się tam wydarzy, ostatecznie wygrali i też była absurdalna bramka na 1-0 dla drużyny, moi drodzy, Liverpoolu, ponieważ bramkarz drużyny Sheffield United, czyli chorwacki goalkeeper, wykopywał piłkę w taki sposób, że ta trafiła nadbiegającego zawodnika Liverpoolu. Darwin Nunes, tak często jest, że bramkarz wykopuje i piłkarz próbuje go zablokować. Oczywiście raz na 1000 razy coś z tego wychodzi i to był ten raz na 1000 razy, że piłka się odbiła od piłkarza Liverpoolu i wpadła do siatki, więc sam się zdziwił, że strzelił gola. Także takie cuda, moi drodzy,
drodzy, w Anglii i to była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa sesja czwartkowa i myślę, że kibice, którzy są takimi zaprzysięgłymi fanami Premier League, mogą czuć się gdzieś dopieszczeni. Natomiast jeszcze ciekawostka i zostajemy w Manchesterze, ponieważ Luke Litter wygrał drugi z rzędu turniej darterski z cyklu Premier League. Nie wiem, czy wiesz, co to jest Luke Litter. To jest chłopak, który, słuchajcie, stał się objawieniem ostatnich miesięcy w darta. Nie wiem, czy w ogóle widzieliście kiedyś mecz darta. Jak jest turniej darta? Meczu nie widziałem. Oni sobie grają, są tacy postawni mężczyźni, przy których nawet ty jesteś, powiedziałbym, oseskiem. Oseskiem. I jak oni grają w tego darta, to za ich plecami są tysiące kibiców. Oni się tam, wiecie, piją piwo, żłopią, krzyczą, skaczą. Tam są takie emocje, wiesz, ten gość taki duży rzuca, trafia i nagle 2000 ludzi skacze i się cieszy. Naprawdę, ten dart jest niesamowity. No i słuchajcie, jest taki chłopak, który nazywa się... Słuchaj, a jest reprezentacja Polski Olimpijska w darta? Nie, ale mamy, bo nie, to nie jest sport olimpijski, ale mamy bardzo dobrego polskiego zawodnika, który nawet już kilka razy pokazał się z strony. Nazywa się Krzysztof Ratajczak, jak się nie mylę? Chyba tak. Chyba Krzysztof Ratajczak albo Ratajski. Ratajski, tak, przepraszam. Hold your horses. Hold your horses. Czy możecie sprawdzić, bo kiedyś Eldoka, raper, miał startować na olimpiadzie. Robił coś takiego, co nazywało się Droga do Tokio i to było u nas na Weszło. No. I Eldoka, z którym prowadziłem wiele poranków w radiu. No. Różne sporty próbował. Na przykład skakiwał do basenu z Pawłem Korzeniowskim, skakać otyczne. Ostatecznie nie, ale Eldoka jest fanem rugby. To nie wiem, czy... To wiem, ale on miał jechać do olimpiady przecież. To chyba nie pojechał. No to nie pojechał. A chodziło o to, wtedy się tego dowiedziałem, że jest jakaś... No cała dobra, pula sportów, które się kwalifikują olimpijskich, tak, na olimpiadę, ale nie każda dyscyplina jest w Polsce obstawiona. No być może tak jest. I są luki. Eldo znalazł taką niszę, w którą się chciał wbić. No, na przykład w karlingu myślę, że moglibyśmy... O nie, w karlingu to mieliśmy całkiem niezłą kadrę. Ale nie karling. Ale powiem ci, że ja kiedyś komentowałem w audiodeskrypcji, czyli dla niewidomych, para igrzyska olimpijskie i wtedy... Jeden ze sportów, który komentowałem, był curling. O, jak się komentuje curling? Bardzo trudno, ponieważ jak generalnie sam curling uważam, że nie jest łatwym sportem do komentowania, bo w ogóle mało osób czai zasady. Ale jak robisz to jeszcze dla niewidomych, czyli musisz bardzo plastycznie opisywać, co się dzieje, jak ten czajnik leci, w co on uderza, to już jest... I nazywać to czajnik. To jest trudniej. A ja wtedy ze względu na różnicę czasu, to pamiętam, że komentowałem ten curling, słuchajcie, około godziny 3 nad ranem. Więc wyobraźcie sobie, ile osób mi mogło słuchać o 3 rano, jak robiłem komentarz audiodeskrypcyjny z curlingu. Powiem ci, że gdybym wiedział, że komentujesz, ja bym oglądała. Ja bym wstał i o 4 cię posłuchać. No wiem. A jakby to był weekend, to bym czekał. No wiem, że tak jest. Dlatego mówię wam, że to by było super. Ale słuchajcie, ten dart jest też naprawdę super i ten Luke Littler w styczniu skończył 17 lat. Jest nieprawdopodobnym talentem. Pod koniec 2023 roku został mistrzem świata juniorów w darcie, po czym w takim turnieju już dla dorosłych doszedł do finału. I on dzisiaj po 10 z 16 starć w Premier League jest liderem tej ligi. I teraz ja go wam pokażę, bo możecie sobie nie zdawać sprawy. Wam pokażę, naszym widzom nie pokażę, ale mogą sobie wygooglować. Luke Littler to jest gość, który w ogóle nie wygląda na 17 lat. Wiele byście o nim... Nie wygląda na typowego darciarza. No właśnie nie wygląda, bo jest takim kawałem chłopa i darciarze są tacy, powiedziałbym, postawni. Ale dalibyście mu 17 lat? Co? No ile? 17 lat. To jest Piotrek Szeliga za 10 lat. No właśnie. Luke Littler, możecie sobie spojrzeć i on jest 17-latkiem, który rozbija dartowy... 17-latek w ciele 40-latka. No trochę tak to wygląda, bo my przywykliśmy do tego, że czasami niektórzy piłkarze z Afryki, którzy przyletywali do Europy... Jak to się można pomylić? Mówiono o tym, że ich data urodzenia jest, powiedzmy, kontrowersyjna i pokazywano światu 20-latka, który tak na oko wyglądał na 47. Natomiast tutaj powiedziałbym, że... Jak młody Hindus. Ciężko było zweryfikować ten wiek po prostu. Natomiast, bo wiadomo, że jak ktoś się tam rodził 20, 30, 40 lat temu w Afryce, no to były z tym problemy, mogły być różne paszportowe machlojki. Teraz można badania zrobić, prawdopodobnie jakieś tam genetyczne i już sprawdzić, kto ile ma lat, ale wtedy nie było... Takie... Teraz wielu to bez paszportu przypływa i potem już wiesz. Tak, słuchajcie, Kamil Szybszak. Kamil Szybszak jest liderem strzelców Ligi Mistrzów, czyli płocczanin, który wczoraj jeszcze raz drugi w rewanżu Paris Saint-Germain wygrało z Wisłą Polski, awansowało do ćwierćfinału Champions League. I Kamil Szybszak w tym momencie jest w Lidze Mistrzów najlepszym snajperem. W 15 meczach zdobył 100 goli i to jest naprawdę... W 15 meczach 100 goli? Tak, ale to piłka ręczna, pamiętaj, więc nie jest tak, że oszalał, tylko... Tak, ale też jest nieźle. Ale strzelak maszynowy. 100 goli w 15 meczach, w Polsce by się to przydało.
Ja wam powiem, że gdyby tak strzelał jakiś piłkarz nożny, to byłoby to coś nieprawdopodobnego, no ale strzelał tak, rzucał tak, bo to piłkarz ręczny rzuca. Mnie zawsze drażni, jak komentuję mecze piłki ręczne, jak ktoś mówi, że strzelił gola. No nie strzelił, bo jak strzelasz, rzucił. To rzucasz, tak? Dobra, i teraz jeszcze dwie szybkie informacje. Raków Częstochowa dzisiaj gra wyjazdowy mecz z Radomiakiem. O, jak będziesz mi chciał posłuchać w audiodeskrypcji, to dzisiaj ten mecz w Kanalu Plus komentuję swoją drogą. Raków Częstochowa, mistrz Polski, jeszcze nam panujący, gra ostatnio fatalnie, ma 6 punktów straty do lidera tabeli, czyli do Jagiellonii Białystok. I słuchajcie, grał w sumie chyba z 3 najgorszymi drużynami tej ligi Raków, czyli z Puszczą Niepołomice, z ŁKS-em Łódź i z Ruchem Chorzów. I teraz pytanie, kiedy i gdzie wygrywać, jak nie z takimi zespołami? Co zrobił Raków ze wszystkimi tymi 3 drużynami? W ostatnich 3 kolejkach remisował 1-1. Powiem ci, Gapek, tak rzucasz najgorsze, a potem po Polsce jeździsz i nie boisz, że środowiska kibicowskie cię tam... Że mnie kibic jakiś Rakowa dopadnie w ten... No. Wiesz. Jak będę na pielgrzymkę szedł. Pamiętaj, że my na mecz idziemy razem. Pamiętasz? Wiem, ale to na Narodowym. Tam raczej nam nie grozi nic chyba. No, chyba. Mam nadzieję. Chyba, że wiedziesz na przykład swoją nową niedeskorolkę, jak się nazywa? Kolejnogą. Nie wiem, w prezesa PZP. W przyszłości. Ja jeszcze poczekaj. Masz jeszcze wiadomości? Bo jeszcze mam jedną, że musimy. Tak. To proszę. Monika, bo jeszcze horoskop ci muszę przeczytać. Szybko jedna wiadomość, moi drodzy. Arka Gdynia oficjalnie zmienia właściciela. Stery w klubie przejmuje Marcin Gruchała, który odkupił od Michała Kołakowskiego jego akcję. I to nie jest szokujące, ponieważ od 2 miesięcy o tym się gdzieś tam mówiło. Natomiast szokująca jest suma tej transakcji, ponieważ przedsiębiorca, z którym miasta zapłacił za Arkę, z tego co się słyszy, ponad 25 milionów złotych. Bogaty. A rodzina Kołakowskich nabyła ten klub za 2,5 miliona złotych w 2020 roku, więc biznes na tym faktycznie jest znakomity. Arka jest w tym momencie wiceliderem pierwszej ligi, jest na ostatniej prostej do ekstraklasy, także to też może być ciekawy biznes w związku z tym dla Marcina Gruchały, no bo jeżeli ten klub awansuje, to oczywiście to się wiąże z pieniędzmi za prawa telewizyjne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moi drodzy, pamiętajcie, że pełnoletni widzowie u partnera naszego kanału, czyli STS-u, znajdą coś dla fanów przewidywania wyników, nawet 150 tysięcy złotych do zgarnięcia w darmowej grze Wizjoner. Już za jeden poprawnie trafiony typ możecie otrzymać bonus. Szczegóły znajdziecie w opisie, a oferta oczywiście tylko dla osób pełnoletnich. Czekam na horoskop. Strzelec. Muszę przeczytać. Przepraszam, tak. Przełknę, ale dobra, to jest bardzo dobra. No widzę, jak opitoliłaś na tym moim wejściu sportowym połowę, więc złe nie jest. Przeanalizuj głęboko. Teraz na początku mówiła, nie ruszaj. Poczekaj, przeanalizuj głęboko zakorzenione zachowania. Skąd bierze się chęć ucieczki, gdy emocje biorą górę? Nie pozwól, aby lęk uniemożliwił spełnienie marzeń. Spróbuj wprowadzić w życie rutynę, która da ci poczucie bezpieczeństwa i przybliży do celu. Pamiętaj, jadaj chorizo razem z serem. Ucałuj Monikę Goździalską, pozdrawiam. Znakomity ten wróg. Bardzo, bardzo. Dziękujemy bardzo. I tam Maciej był. Był z nami Kamil Gapek. Gapek jest cudowny. Dziękuję. W świetnej formie. Monika Koziarska, jak zawsze w świetnej formie, a to zwiastuje nam tylko jedno, że już w niedzielę o 22, jeżeli oczywiście... Bóg da. Tak, będziemy. No. Jeżeli ten wróci w jednym kawałku ze swoich koncertów w Lublinie i Katowicach. Ja bardziej obstawiam mój powrót w jednym kawałku niż Monikę w jednym kawałku, jeżeli X.com spełni swoją obietnicę. A powiedz, czy jedziesz na te koncerty z Sermichem? Nie, Sermichem gadałem wczoraj, pozdrawiam serdecznie. Nie mogę powiedzieć, a propos czego rozmawiałem, a to bardzo ciekawa historia. Michu kończy tam swoje działania w prawilności. Widzę się z Michem w przyszłym tygodniu, ale będziemy celebrować w Katowicach wspólny nasz album Eliminati w sobotę, to prawda? Ale Michu będzie... Dziękujemy bardzo. Na miejscu. Widzimy wam się w niedzielę o 22. A ja w poniedziałek z duetem Stanowski-Warga, zapraszam. No, buziaczki, pa pa. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.